witam Marka Hucza i Jana Jurkowskiego na naprawdę się nie spodziewaliśmy, że do tego dojdzie. To pierwsze ruchy były takie, no spróbujemy, ale co, nie będzie pieniędzy, to się nie da, nikt nie przyjdzie i tak dalej. To oni nie przyjadą, tak? No, nie, jest fantastycznie, cieszę się, że jest pełna sala. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście czas, że przyjechaliście. Od razu dziękuję temu małemu komitetowi organizacyjnemu, który to wszystko tutaj załatwił. Zobaczcie, jakie piękne gadżety są, tak? Ja bym się nie spodziewał. Chyba już nigdy czegoś takiego nie dostaniecie, albo podwyżka zostanie, poprzeczka zostanie podniesiona tak, że już na inne spotkanie nie przyjeżdżajcie. Jest taki rzeczy, to nie ma mowy. Więc witam na pierwszym z serii spotkań z twórcami grupy filmowej Dali, tak? Czyli co? Co roku się omawiamy? Jeśli dobrze zacznie, to już można później szybko. Bardzo dziękuję dyrekcji Instytutu Filologii Polskiej. Agnieszka Wyszka, szefowa naszego instytutu, jest na sali. Naprawdę dziękuję za przychylność i pomoc w organizacji tego, myślę, że bardzo, bardzo fajnego wydarzenia. Będzie tutaj rządzić Dominika Fila, która będzie przepytywać autorów filmów. Myślę, że głosy z sali też są jak najbardziej wskazane, także no to do roboty. Bawcie się dobrze. No, więc całą robotę za mnie odwalił pan doktor, więc ja tylko podziękuję mu za tę szczerość na początku. I co, zaczniemy chyba już od pytań. Nie? Nie. Nie? To dziękuję, to pan widzimy. Tak, chciała. Dziwnie jak się. No to jedziemy z tym makaronem, nie? Dobra. Chłopcy, jak wiem, jesteście absolwentami PWST. I jak wyglądał u was egzamin wstępny? Wiesz co? Zależy gdzie, nie? Bo wiesz co, w różnych szkołach są różne cyki spadły. Huczem. Marku, Huczem. Więc w różnych szkołach są różne te egzaminy. Marek na pewno może więcej powiedzieć o różnorodności tych egzaminów, bo byłeś w Łodzi i w Warszawie. Się dostałem za drugim razem, nie za pierwszym. Znaczy mi chodziło, że do większej ilości już szkół zdawałeś po prostu. I Wrocław, Kraków, Warszawa i Łódź, tak? Nie? No tak, to ja wiem lepiej, dobra. A ja do Wrocławia, Krakowa i tu mniej więcej są takie, że tak powiem, podobieństwa. Mianowicie, jest pierwsza komisja, która się składa z egzaminu, żeby ruchowego, to znaczy faceci wchodzą dwudziestkami do sali, bez koszulek, aby pokazać po prostu... Nie wiem po co, nie? Jakby miał zostać przyjęty za klatę, to bym nie dostał przyjęty, więc po co była ta szamka, nie. Więc bez koszulek powtarzamy dźwięki, nie? Po pianinku śpiewamy jakąś piosenkę ludową po kolei przed komisją i potem każdy zostaje zaproszony do takich mniejszych poddziałów. I takim poddziałem na przykład jest wymowa i pani ci po prostu daje jakieś małe zadanie na dykcję, żeby sprawdzić, czy seplenisz, czy masz jakąś straszną wadę wymowy. Ktoś inny pyta się, a potrafisz coś niesamowitego zrobić, na przykład gwiazda albo szpagat? Mówisz nie. Potem to odnotowuje. Marek, masz zabawną anegdotkę na ten temat. Nie ten twój kolega. Aleś mi nie wyrobił. Akurat jak chciałem się napić. Mam taką anegdotkę właśnie z tego egzaminu, bo tam Janek powiedział, można się popisać, jak ktoś się przygotował i nie wiem, umie właśnie gwiazdę, stanie na rękach, mostek. I ja byłem w Larcie, czyli w takiej rocznej tam szkole przygotowawczej do szkoły teatralnej. I tam hitem był generalnie mostek ze stania na rękach. Się stawało na rękach, stało równowagę i tak potem do przodu i mostek. No i tam się popisujemy i miałem takiego, znaczy nawet nie był mój kolega, ale też był z Lartu, no i tak właśnie, że on zrobi ten mostek ze stania na rękach, stanął na rękach,
ciężko jest mi pokazać, ale wiecie, jak tak stał prościutko, to tak już się zapowiadało, że fajny tu. Komisja jak siedziała, to zrobiła tak. On tak niepewnie wstał i tak, to ja jeszcze raz. Na co ludzie z komisji, nie, dobra. Wiemy, że chcesz. Koniec anegdoty, dziękuję. Następnie, tutaj, schowałem ją, żeby nie było lokowania. Następnie, nie wiem, jak chcą, to niech płacą hajsy. Nie będziemy tutaj lokowania robić. Co później? Aha, no i w sumie to się, aha, dobra, jeszcze, o Jezus, jeszcze jest improwizacja ruchowa. Pamiętasz to? To jest najgorsze. Była taka pani, choreografka właśnie tam, która w sali gimnastycznej pokazała jakiś taki krótki układ choreograficzny, ale bardziej chodziło o to, żeby pokazać, że się człowiek potrafi ruszać, niż żeby go dokładnie powtarzać. Więc pan akompaniator zagrał utwór, no i tam trzeba było szaleć. I to jest tak, na egzaminie wstępnym wyłącz myślenie. Znaczy, nie myśl o tym, że to jest upokarzające. A jak tylko zaczniesz o tym myśleć, no to koniec. Bo to jest upokarzające, bo to jest identyczne. Ale właśnie to chodzi, żeby nie myśleć o tym, żeby można się było po prostu wyłączyć, nie? Żeby nie zastanawiać się na tym, co ja robię, po prostu. Czemu ja wtedy włos. Nie, naprawdę, bo ta pani zrobiła taki ruch i ja go powtórzyłem, ona zrobiła coś takiego też. Co innego, kobieta na krótko ścięta, to wygląda lepiej niż... Zrobiła coś takiego. Ja też to powtórzyłem. Zostańcie. I tego samego dnia, po południu jest druga komisja i to jest komisja interpretacji. Składa się po prostu z kilku zadań. Wchodzisz do sali, jest tam trójka pedagogów ze szkoły. I co? Dają ci zadanie na tekst, proszą cię, żebyś zaśpiewał piosenkę i tyle. I wieczorem dowiadujesz się, czy się zakwalifikowałeś do następnego etapu. Następny etap jest wyznaczany tam po kilku tygodniach. I to już jest tylko jedna komisja. Jedna komisja składająca się ze wszystkich pedagogów ze szkoły, przynajmniej z tych, którzy są obecni. I tam już jest w sumie wszystko. To znaczy zadania, wista, etiutka, a coś zaśpiewa, a coś tam zrób, zatańcz. Tak to wyglądało w Karpowie. No. No, wszędzie jest tak samo w sumie, tylko że ja pojechałem do Łodzi, bo ja jestem z Bytomia w ogóle. Jest ktoś z Łodzi tutaj? Kto pochodzi z Łodzi? Jest parę osób, które studiowały w Łodzi. W każdym razie to ja podzielę się moim subiektywnym wrażeniem. Pojechałem na Łódź Fabryczną na egzamin do Łodzi, wysiadłem i poczułem się jak w domu, tylko gorzej. W sensie tam mi zabrakło, bo tak szedłem, wiecie, jakimiś takimi uliczkami. No, widziałem wszystko, zabrakło tylko Cadillaca, który by przejechał i ostrzelał z Uzi. Po prostu jakiś magnetofon gdzieś, jakaś cygańska rodzina stała. No tak, tak no mówię, tak poczułem, że tak, kurczę, nie wiem, czy 5 lat mojego życia chciałbym tu spędzić. No i tak miałem ten egzamin. I już tak chyba w połowie tego egzaminu stwierdziłem, że ja już potem nie przyjadę, nawet jak przejdę dalej, to nie przyjadę. No i nie przyjechałem. No, ale generalnie wszędzie podobnie wygląda. No w Łodzi jest chyba jeden etap więcej tak naprawdę, ale to się wszystko zawsze sprowadza do tego... Tak. To się zawsze sprowadza do tych rzeczy, o których mówił Janek, tylko po prostu może inaczej ubranych i tyle. Kropka. Gdyby nie aktorstwo, to jakie inne studia byście wybrali? Nie rozpatrywaliście tego w ogóle? Nigdy by się nie rozpatrywałem. Z moją maturą? Nie, to jest żart. Z moją maturą nigdzie bym się nie dostał. Nigdzie. Nie, naprawdę. Po prostu ja nie rozpatrywałem w ogóle innej opcji. To znaczy, ja nic bym nie zrobił też przez ten rok. Ja już gdzieś mówię, że po prostu ja mam wrażenie, że dostałem się do szkoły teatralnej, bo... ja bym niczego innego nie mógł studiować, robić, jakby ganianie po korytarzach z kostiumami, mówienie wierszy, to jest to, co ja robię, nie? To mogę robić. Ale serio, ja już wiadomo, w klasie maturalnej się przygotowywałem do szkoły teatralnej, więc moje fatalne wyniki w maturze po prostu szły dwutorowe, czyli jakby to był drugi tor mojego życia, to nie było z premedytacją, tylko
no to był głupim uczniem, nie? To jest jakby taki powód. Więc inne studia? Nie. Żadnych innych. Marku? Ja na pewno jakaś fizyka kwantowa, albo jakaś matematyka, to są... Tam po prostu byłem jak ryba w wodzie i się zawsze... Nie, byłem tumanem. Ale chyba też nie rozpatrywałem niczego innego. Aczkolwiek wiem, że miałem taki wyjątkowy moment kryzysu zaraz przed ogłoszeniem wyników z Krakowa, bo już wiedziałem, że w Warszawie odpadłem, to tylko mi ten Kraków został i tam był jakiś taki strasznie długi czas oczekiwany na te wyniki i już miałem takie, że błagam, no powiedzcie mi, że tak, że nie, jak nie, to nie wiem, pójdę łowić ryby albo coś, no po prostu. Ale nie rozważałem żadnego tego, bo mimo tego, że maturę zdałem troszkę lepiej niż Janek, to jest tak. Wbrew pozorom, nie różnimy się między sobą z Markiem pod względem inteligencji zbytnio. Natomiast różnimy się pod względem szczęścia, już takiego twarda, życiowego urodzenia się w czerwcu. Ponieważ przykład właśnie, jak to jest, że tyś nie przeczytał żadnej książki do matury, pojechałeś nawet na wakacje, przeczytałeś jedno streszczenie, no i to było na maturze, nie? To streszczenie właśnie przeczytałem na maturze. Nie. I teraz tak, pierwszy rok studiów. Teraz już mogę spokojnie to powiedzieć, nawet gdy pan, szanowny pan Popiel, pozdrawiam serdecznie, który powiedział. Przeczytałem wszystkie lektury na pierwszym roku w szkole. Wszystkie lektury na historię teatru powszechnego i oprócz jednej burzy. Bo pomyślałem sobie, kurczę, nagrałem w liceum w adaptacji burzy. No przecież wiem, po co mam to czytać. No i dostałem pytanie z burzy. I kiedy padło pytanie z burzy, uzmysłowiłem sobie, że nie mam bladego pojęcia, czym jest burza. Że jakby oszukiwałem się, że naprawdę żal mi było tych kilku godzin na przeczytanie tego jednego dramatu, a teraz mogę za to beknąć. Natomiast Marek nie przeczytał żadnej lektury, oprócz jednej. I dostał pytanie z tej jednej lektury. Nie? I chciałem tylko powiedzieć, że wyniki w nauce to nie jest wszystko. A jak ogólnie wspominacie czas studiów? Ja mogę powiedzieć. Fajnie. Jak... Nie, my akurat... Znaczy, dobra, no to niech każdy powie za siebie faktycznie, bo to możemy mieć różne odczucia. Ale ja wspominam rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Wielu studentów, którzy kończą naszą szkołę, zresztą inne szkoły teatralne tak samo, wychodzą troszkę rozczarowani, troszkę zgorzkniali i tacy zawiedzeni, szczególnie pierwsze dwa lata po szkole są takie dosyć ciężkie. Jeżeli od razu ci się nie uda, no to jest bardzo takie... trudne, żeby sobie poradzić jakoś, prawda? No, w szkole wszystko mi udawało, wszystko mi się udawało, dlaczego teraz nikt mnie nie zatrudnia. Ale ja jakoś wspominam naprawdę szkołę pozytywnie. Wszyscy pedagodzy, prawie wszyscy, byli naprawdę z najwyższej półki po prostu. I kolejność, w jakich dostawaliśmy, też była przemyślana, bo naszą mistrzynią była pani, czyli opiekunką roku, była pani Dorota Serda i ona naprawdę genialnie po prostu przemyślała, jakich pedagogów powinniśmy dostać, w jakiej kolejności, żeby to sprawiało, że się rozwijamy po prostu i żeby powoli się też otwierać na różne rzeczy, na przykład z piosenką, że nie wrzucili nas od razu w solówki, w gwałty po prostu, Boże, już śpiewaj teraz przed ludźmi, tylko zaczęli od zbióróweczek, potem powiedzmy jakieś występy takie solowe, mówione, a potem dopiero piosenki. Akurat śpiewać nie umiemy, ale w szkole to też nie do końca trzeba mieć śpiewać. No tak, wystarczy co innego. Marku? Ja to sobie jak po latach jak pomyślałem o tej szkole, to chyba trochę tak teraz myślę, że za... Nie, znaczy, nie mogę powiedzieć, że za wcześnie się dostałem, bo bym się nie dostał, bo nie poznałbym Janka, a to jest jakaś tam najlepsza rzecz, która w ogóle z tej szkoły dla mnie wyniknęła i tak dalej. Nie, to nie jest rzecz. Gdyby nie to, nie robiłby filmów, więc... nie jest, jak rzeczy lubię. Co będzie? Ale ja mam tak coś takiego, że ja trochę za głupi byłem. W sensie za głupi jako człowiek, tak? Nie wyciągnąłem z tej szkoły tyle, jakbym mógł, gdybym...
kurde, nie wiem nawet jak to opisać, no po prostu chyba byłem za mało dojrzały, że tak powiem, żeby rozumieć po co tam się jest de facto i co można z tej szkoły wyciągnąć i co trzeba robić, a mój fokus był trochę po prostu gdzie indziej, ale jakby samą szkołę w sobie wspominam bardzo dobrze poza trzecim rokiem, ale tak to bardzo fajnie, zresztą, no mówię, no, ta relacja z tego wyniknęła, więc to jest najlepsza rzecz. Dziękuję. Co was mile zaskoczyło, a co zaszokowało na studiach? Nie mam tej szkoły. Co nas mile zaskoczyło? Wiesz co? Nie wiem, kurde, wiesz co? Ja miałem coś takiego, że... Szarki, tak. Akademik był na świetnym poziomie, na bardzo fajnym poziomie. Bardzo fajny taki właśnie. Zarpany, po remoncie świeżo i czysty. Chyba, że się samemu bałagan zrobiło, co żeśmy czynili. W każdym razie, wiesz co, pozytywnie, szczerze, cały pierwszy rok i drugi mnie pozytywnie zaskakiwał, bo miałem coś takiego, że miały po prostu te miesiące i miałem zawsze ciągle takie poczucie, Boże, jak super, jak fantastycznie, że się udało, nie? Że się zdecydowałem, że wyjechałem z tego Wrocławia i nie żałuję po prostu, że jestem w innym miejscu i no bo są też, zdarzają się różne takie dylematy, jakieś kryzysy studentów, że mają, Boże, czy powinienem to robić, czy ja się do tego nadaję. No, kończy się często tym, że biorą sobie dziekankę, wracają albo robią coś innego, dają sobie chwilę, żeby pomyśleć. A ja miałem coś takiego, że naprawdę się cieszyłem po prostu. Każde zajęcia były jakoś po coś, mam wrażenie. Każde zajęcia były po coś. Były bardzo fajne. Jakiś cel. Jakiś cel były. A to jest po prostu zabawa, no nie ma co ukrywać. No jeżeli się to naprawdę lubi, to jest zabawa. To znaczy, wiadomo, egzamin jest stresujący, no ale to jest stresujące tak jak całe życie będziesz premiery po prostu trzepał. No wiadomo, że to będzie stresujące przed widzami wystąpić, pokazać się i teraz oczekiwać oceny od nich, jakiejś krytyki. Ale naprawdę, zajęcia były po coś. Marku? Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że te pierwsze dwa lata były super. I że jest coś takiego, że my już dosyć wcześnie się zorientowaliśmy, że na zwykłych studiach byśmy sobie nie dali rady, bo u nas sesja wyglądała inaczej. Sesja była trochę formalnością, bo się całe te pół roku, czy ile tam codziennie pracowało i robiło te próby tego wiersza, tych scen. I potem przychodziła sesja i w sumie to tak było, wszyscy raczej wiedzieli, że, no, że ją stracą? Że się uda po prostu, a no najtrudniejsze były przedmioty teoretyczne, do których się mniej uwagi po prostu przykładało. Przynajmniej ja. Może dlatego były trudne. Ale no to na pewno te dwa lata były super pod kątem właśnie doboru pedagogów. Na przykład, że mieliśmy niesamowitego farta, bo to może być różnie. No i chyba tyle, no. A o złych rzeczach chyba się nie mówi. No. Tak, no wiesz, no bez konkretów. No, mieliśmy oczywiście tam, wiadomo, różnych... spotkaliśmy się po prostu z różnymi osobami też na zajęciach, które no, nie powinny może uczyć. I to nie dlatego, że są niekompetentni. Broń Boże, to wszystko są fantastyczni aktorzy, ale niektórzy nie powinni mieć zajęć ze studentami. No. Bo bycie dobrym aktorem... No bo bycie dobrym aktorem nie zawsze oznacza, że będziesz dobrym pedagogiem, albo będziesz w stanie przekazać tę wiedzę. Poznaliście się na początku studiów. I jakie były wasze początkowe relacje? Czy od początku się jakoś polubiliście, czy jakoś docieraliście się? Docierali. Pierwszy rok walczyliśmy na ulicach Krakowa ze złem. To właśnie tam podczas jednej z misji, kiedy Janek mnie uratował przed potrąceniem przez pociąg. To się
Zacieśnij na śmierci. No generalnie z tego, co ja pamiętam i tutaj to jest podchwytliwe, bo ja bardzo wiele rzeczy pamiętam zupełnie inaczej niż Janek, ale to też wynika z tego, że ja niewiele rzeczy pamiętam, jak się okazuje. Więc to taka moja zaleta. Ale myślę, że nie, my jakoś tam od początku, chyba od tej fuksówki jakoś tam od razu się zgadaliśmy i potem, jako że też mieszkaliśmy w akademiku, no to chcąc, nie chcąc, razem chodziliśmy w telegraftę. No i tam zaczęliśmy gadać o życiu, o śmierci. To znaczy Marek po prostu, tak, myśmy od pierwszego od... Marek przyjechał na fuksówkę chyba trzeciego dnia czy drugiego? Coś takiego, nie? I od samego początku żeśmy się zaprzyjaźnili. Ja też się od razu po prostu wpraszałem do Marka do pokoju, bo mieszkał wtedy z kolegą z wokalu. I do pewnego stopnia tak bardzo sobie nie zdawałem sprawy, że ja jestem tam niechciany. Dogadałem się z Markiem, nawet też ze mną gadał. No i w pewnym momencie Rafał, czy ten drugi kolega, poszedł spać. Za mną się położył, pamiętasz? I plecami do nas przy... I my wtedy, a Rafał, nie, to czekaj, to ja widzę. Nie, spokojnie. Ja już tu jutro mam na rano, także... Tak. Zgasić ci światło? Nie trzeba. No i... Aha, a tak, a wcale nie gadać o życiu i śmierci, tylko Marek, to pamiętam, pierwszą rzeczą, jaka mnie po prostu zaszokowała, już wiedziałem, gdzie tutaj wyobraźnia Marka wędruje, to było to, że Marek mi próbował mówić, że jest antychrystem. To było pierwsze tygodnie szkoły. Nie wiem, czy faktycznie chciał. Myślał, że ja w to uwierzę, ale brnął w to faktycznie. Ja to spisałem w laptopie. Najpierw w zeszycie, a później w laptopie. Jest to właśnie w ramach tam takiej jednej naszej serii, której jeszcze nie zrealizowaliśmy, te nasze takie dialogi prawdziwe. I tak, i na podstawie tego miała powstać seria o Antonince, o dziewczynce, która jest przekonana, że jest antychrystem, bo pomyślałem, że jak zrobimy serię o dorosłym mężczyźnie, który myśli, że jest antychrystem, to nikt tam nie uwierzy. Dlatego postanowiliśmy, no ale na razie nie zrealizowaliśmy tej serii. Chcesz coś dodać? Tak, tego Marka już nie ma. Nie, no tak, Marek się zmienił. I gra Boga. Po prostu. Z podstęp. Dalej tam. Tak. No i tyle. No to od początku. Tak to wygląda, od początku. Na drugim roku żeśmy... gdzieś tam mieszkał na drugim roku? Na Kołobrzyskiej, nie? Bo później się też prowadził na Kołobrzyską, to był taki dom, Marek wynajmował pokój sobie tam na tym piętrze, w takim domu. Ja też tam od drugiego semestru się wprowadziłem do innego pokoju. Na trzecim roku Marek mieszkał w ogóle gdzieś tam daleko, ja mieszkałem w akademiku i w czwartym roku już mieszkaliśmy razem w akademiku. No i w sumie tak zostało. Gdzie można was będzie w najbliższym czasie zobaczyć poza Darwinem? U nas... Dzisiaj w Korsie, jak będziemy wracać do domu. Gdzie? No, Janek, ty w Krakowie teraz. No to powiedz, bo ja nie wiem kiedy, co. Ja gram w Krakowie, Pelcie, ze panią Szczepkowską. Nie, bo Korn chyba wylała, ale mi się nie wylała. Z panią Szczepkowską gramy w Pelcie, czyli jak żyć nie, żeby nie odnieść sukcesu. 30-31 marca i 1-2 kwietnia. Gramy teraz, 4 dni. Serdecznie zapraszam. A mnie nigdzie. Jaki jest najstarszy scenariusz, który zrealizowaliście? To dziękuję, idziemy dalej. Najstarszy? Zrealizowany, tak? No to Mistrz Moty i Wielkie Budowle. Bo to wtedy... Bo to w sumie jest tak, że... Nowe rzeczy, te, które realizujemy, to są rzeczy, które powstają, bo tak jakby z rzeczy, do których wróciliśmy z tego zeszytu, no to był na przykład Agent 700, który był planowany jako miniserial. Teraz w teoriach zrobiliśmy SF Grunwald, też był to wtedy planowany. I to tylko, że to już te rzeczy są pozmieniane. To nie jest tak, że słowo w słowo, tylko troszkę tam pozmienialiśmy, napisaliśmy nowe, rozwinęliśmy w ten sposób.
Nie wiem w sumie, czy mamy jakiś taki tekst, do którego teraz będziemy wracać, wiesz? No chyba nie, bo mamy taką serię... Możemy tu mówić, nie? Mamy taką serię jezusową. Inaczej, biblijną całą. Mieliśmy całą serię biblijną, powstała na 4. roku. Przed wielkimi konfliktami, w ogóle przed wszystkim. Gdzieś w trakcie Mistrza Motyla to gdzieś powstawało, ale tylko w sferze tekstu i zawsze mówiliśmy, że to na to musimy jeszcze sobie zapracować, bo po prostu potrzebujemy budżetu większego. I to miały być 3 odcinki Adam i Ewa, 3 odcinki Maria i Józef i 4 odcinki jezusowe. Z tym, że Jezus był tam zawsze postacią drugoplanową i skupialiśmy się zawsze na w jednej na Judaszu, w drugiej na Poncjuszu Piłacie, w trzeciej na Piotrze, a w czwartej na Lucyferze. I to było całkiem fajne, całkiem zabawne. No. Oczywiście, jak to przeczytałem mojej koleżance, która jest wierząca, i zapytałem się, czy powiedz mi szczerze, nie? Co ty sądzisz o tych tekstach? Czy po prostu przeginamy tam pałę? To powiedziała po Lucyferze, że nie, no spoko, no jakby podważacie podwaliny, fundamenty wiary, ale tak to wszystko jest w porządku, nie? Tak to jest okej. Okay. Ja. Naprawdę? No tak, tak, aha, no. Ale jakby, że tak powiem, może wbrew pozorom nie szukamy kontrowersji, nie chcemy szokować, więc jakbyś nie zabieramy się za ten temat. Nie za bardzo. Nie za bardzo chyba już w ogóle możemy po konfliktach i po Rafale i Sławku, bo sami stworzyliśmy postać Jezusa, sami stworzyliśmy teraz sobie postać Boga, a w tamtych tekstach oni byli zupełnie inni. To były postacie bardziej zbliżone do tego, co... No nie tak, nie wiem, nie tak głupi jak Rafał. Oni byli bardziej tacy realistyczni i te postaci poboczne po prostu były właśnie bardziej takie przekręcone. No i teraz nie za bardzo możemy, bo my unikamy jak ognia już teraz tego, że ktoś nas po prostu kojarzy na tym, że nie wiem, jedziemy na pewnej kontrowersji, że się uczepiliśmy tej religii i tak dalej, bo to nieprawda i nie chcemy tego po prostu pogłębiać, a szkoda, bo to fajne rzeczy były, mogły być po prostu. No, ale jakby wiemy, że postrzeganie byłoby, no wiadomo, jednowymiarowe, to znaczy chcecie szokować. I tyle. A naprawdę nas bardziej po prostu fascynowała do tej pory historia przyjaźni, historia znajomości Rafała i Sławka. Jakby co... I ponadto bardziej jeszcze nas jara po prostu przedstawianie różnych fragmentów tej znajomości w odwrotnej chronologii. To nas też, żeby jakby widz sobie mógł sam to poskładać później we własną całość. Co się ostatnio nie udało, dostaliśmy pytanie, dlaczego rogi Sławka są krótsze w Hiobie, a w Hitlerze są dłuższe. Ja dałem taką zagadkę temu chłopakowi. A kiedy miał miejsce sąd ostateczny Hitlera? W 45. Mhm. A kiedy wydarzenia z Hioba? No, dawno, dawno temu. To może coś komuś rośnie po prostu. Ale no, więc czasem... No, ja myślę, że żadnych skomplikowanych rzeczy nie robimy, tylko po prostu trzeba spojrzeć na to jakby na chronologię historii, a nie chronologię wypuszczania odcinków. Nie? To jest ważniejsze, historia, a nie odcinki. Kto ma lepsze pomysły na filmy? Marek. O Jezus. No ja w ogóle nie mam żadnych przecież pomysłów. Nie, moje pomysły się ograniczają, ja już to zawsze mówiłem, do śmiania się z Marka, pomysłów. Ja później... Nie, pomysł zawsze od Marka. Tak z roku na rok, z miesiąca na miesiąc jest coraz bardziej tak, że no ja mam wrażenie, że ja sobie bez Janka kompletnie już nie poradzę, bo może rzeczywiście mam pomysły i te pomysły jakoś przychodzą i zawsze jakby coś tam wpada, to idę do Janka i mówię, ty stary, coś takiego. Tylko teraz już jest tak, że ja jeszcze kiedyś, wiecie, jak się łudziłem, że może będę reżyserem, nie? Żeby nie miał takie, wiecie, te rzeczy, które mi przychodzą do głowy, uda się zrealizować, jakoś tam wymyślę te ujęcia, nie, to już tak nie będzie. Bo Janek już jakby przeskoczył sam siebie ostatnio i pod kątem tego, że Janek wymyśla wszystkie ujęcia, montuje te rzeczy, zajmuje się też reżyserią potem na planie i ogólnie na stole montażowym i tak dalej, więc to jest już taki tandem chyba, nie? Tak to można określić, bo
Bo dzięki temu ja też w jakiś sposób kompletnie odpuszczam ten temat i nie staram się po prostu, nie wiem, udowodnić sobie coś, bo nie mam po co niczego udowadnić, skoro on to po prostu robi lepiej, to niech to robi. I tyle, no. I miejmy nadzieję, że ten tandem zajedzie daleko. Ja z kolei mam czegoś takiego, zawsze jak przychodzę, ja nie mam, nawet ja siebie już, ja siebie dawno nie oszukuję, że wpadnę na coś oryginalnego, nie? To znaczy, ja mogę wziąć to, co Marek wymyśli, to, co napisze, ja to mogę trochę przerobić i wymyślić po prostu, jak to sfilmować, wiesz. Ale w życiu nie, no. Ja wręcz przychodzę i zamawiam u Marka, wiesz, jakiś pomysł. Mówię, tak czasem, wiesz, i oczywiście to rzadko kiedy działa, no bo wena jakby nie jest na pstryk, więc przychodzę do Marka i czasem, kurczę, wiesz, może jakiś, nie wiem, jakiś prosty teraz, jakaś sytuacja, abyśmy zrobili taki, wiesz, prosty tekst, fajnie, kurczę. Marek to przyjmuje, no i to się tam pracuje, wiesz, gdzieś po prostu mimochodem, ale no nie, od początku zawsze, poza tym Marek też jest lepszy w improwizacji, na przykład w dzienniku internetowym to było widać, może częściej się gotuje, ale jest lepszy w improwizacji na takiej zasadzie, że po prostu ma gadane, znaczy ma szybszą, no, reakcję, nie wiem, no jest, kurde, jest śmieszniejszy po prostu. No tak, ja sobie włączę, czasem ktoś mówi, pytał się nas, czy my coś braliśmy przed dziennikiem internetowym, czy my coś ćpaliśmy, nie? Ja taki, Jezus Maria, i później zobaczyłem sobie jakiś odcinek, chyba drugi, jak ja cię tam opieprzam o to, że wiesz, te chipsy jemy, ja cię opieprzam, że mów o tej grze, coś tam. I faktycznie wyglądam na takiego, wiesz, jakby zrobionego, ale my w ogóle nie ten. To jest po prostu taki, że tak powiem, ten taki stan, takiej mgiełki właśnie tej improwizacji, nie? Że jakby musimy być czujni po prostu, co tam się dzieje. Kropka. To jaki był najgłupszy pomysł? Tylko najgłupszy w jakim sensie, wiesz, pozytywnym czy negatywnym? Bo teraz... Negatywnym. Negatywnym. To są te momenty, kiedy jest mi przykro. Wiecie, bo czasami coś przychodzi i ja mam tak kminie, mówię, kurde, to jest to, nie? Tak, już tak wyczuwam te momenty, bo zwykle wtedy, jak przychodzę do Janka, zaczynam mówić, że mam taki pomysł, opowiadam. Ja już teraz widzę w połowie tej mojej opowieści, że to nie jest to, bo widzę, że Janek tego kompletnie nie łapie. I on mi potem tak w dwóch, trzech słowach mówi na przykład, no ale to i to. Ja tak... No ale... Ja jeszcze pomyślałem o tym. Ja podejrzewam, że takich głupich pomysłów jest sporo, ale one chyba nie są zapamiętane po prostu. Nie, na serio, nie pamiętam, bo Marek ma tyle pomysłów, że w momencie, kiedy jest jakiś słabszy, gorszy, to bardzo szybko one, tak powiem, uciekają, bo zaraz pojawiają się te lepsze, więc nie rozpamiętujemy tych nieudanych, no, szczerze mówiąc. Nie. Który etap masz? Nie, nawet nie umiem. Już mogę zacząć? Szalejcie jeszcze, ja poczekam. Ale Konrad Beta, który grał Alfę w Grunwaldzie, potrafi mówić na wdechu. Wykorzystamy to w najbliższym. Musimy to wykorzystać, ale po prostu... No to wdech potrafi mówić. I brzmi jak Iwona. Niesamowite. Który etap tworzenia filmów lubicie najbardziej? No to dla mnie to jest na pewno to wymyślanie po prostu, jak to przychodzi i jest ten moment takiej zajawki, zróbmy to potem, jak już jest napisany tekst, jest poprawiony i już to powoli zaczyna dojrzewać w głowie, to dla mnie to jest najlepszy moment, bo potem jest głównie stres, ale na planie też jest całkiem spoko, jak nie ma za dużej spiny po prostu takiej, że na przykład coś nie dojechało, albo wiemy, że mam pół godziny i 25 ujęć, no to wtedy też jest jeszcze spoko. Czy jeszcze jakiś etap tego życia lubię, kurde. Ja pomyślę. To ja też, najbardziej lubię przygotowania do planu chyba. Bo na planie jest tylko i wyłącznie
stres, który trzeba oddzielić po prostu, jak jest ujęcie. Trzeba o tym na chwilkę sobie zapomnieć, ale tak to jest stres, jest spina, żeby zdążyć. Im mniej ujęć, tym jest większy luzik. Największy luzik, jaki mieliśmy do tej pory, to na planie konfitury. Zakazany sport konfitura 2016. I tam faktycznie, tam było, o Jezus, tam sobie daliśmy dwa dni zdjęciowe, po prostu tu była przerwa na obiad, tutaj tego, że w ogóle wyrobiliśmy się z nawiązką i było spoko. A tak to ostatnio mieliśmy dwa dni zdjęciowe, znaczy dwie noce zdjęciowe. Kręciliśmy w takiej opuszczonej elektrowni, to tyle mogę powiedzieć. I po prostu no, tam było naprawdę dużo, dużo ujęć. Na drugą noc zostawiliśmy sobie wszystkie detale, typu dotknięcie jakiejś rzeczy, zapięcie koszuli, twarz, takie małe rzeczy, żeby się faktycznie skupić na tych najważniejszych ujęciach pierwszego dnia. To było strasznie stresujące, no bo po prostu jest wielka ekipa, największa ekipa, jaką do tej pory mieliśmy, tam na planie było. I teraz, jak się nie wyrobimy, no to jesteśmy w totalnej po prostu dupie. No tak. A później z kolei przychodzi etap montażu, czyli kolejny stresujący moment, bo trzeba zobaczyć materiał, zobaczyć, czy to się sklei. Bo to, że ujęcie widzimy na planie, na podglądzie i wygląda jak wygląda, że spoko, no to nie oznacza, że to się z czymkolwiek sklei po prostu. Nawet jeżeli aktor, aktorka zagrała po prostu rolę życia oscarową, to zawsze jest prawdopodobieństwo, choćby małe, że to się nie sklei i wyjdzie słaba scena, mimo że ten ktoś zagrał świetnie. No i tak jest. A później są problemy z dźwiękiem i tak dalej. Który z was jest bardziej wymagający, jeśli chodzi o tworzenie filmików? Janek. Znaczy ja myślę, że poziomy mamy podobne, tylko że poziom mamy ten sam, tylko Janek jest bardziej rzetelny, bardziej skoncentrowany i bardziej skupiony w taki sposób, że gdyby on nie ogarniał tego wszystkiego, gdyby to zależało ode mnie, to by tego nie było. Bo ja zapominam o rzeczach, ja gdzieś coś, kurczę, ktoś coś i zapomniałem, więc myślę, że gdyby nie to, że Janek nad tym czuwa od momentu rozpisania ujęć, poprzez zarejestrowanie tego na planie i potem montaż i jakby nawet samo męczenie się z dźwiękiem, z kolejną wersją dźwięku, która przychodzi i tak dalej, to Janek, no. Jak dobieracie obsadę do odcinków? Rzucamy kośćmi. A naprawdę? Obsadę, ale co? Jak na przykład między sobą rozdzielamy, czy już takie osoby dodatkowe? Dodatkowe. To zawsze się ograniczamy do ludzi, których znamy albo gdzieś już widzieliśmy. Albo którzy nam zapłacą. Którzy po prostu dadzą włotę. No, więc nie robimy żadnych castingów ani niczego takiego, tylko po prostu... Ostatnio była taka sytuacja, że widziałem w jakimś, na festiwalu teatrów amatorskich, widziałem jednego chłopaka w takiej w roli, ale chciałem powiedzieć, w takiej grupie teatralnej z Warszawy akurat, więc to było naprawdę fajne. I on no po prostu był świetny, no po prostu genialny w tej roli. I od razu powiedziałem, że Markowi, bo Marek nie widział go wtedy, bo go nie było. I powiedziałem mu, że był taki jeden koleś świetny, więc gdybyśmy mieli jakąś małą rolę, żeby sprawdzić, jaki on jest przed kamerą, bo to też jest zupełnie co innego, to go weźmy po prostu, to okej. Okay, no. I wzięliśmy go w Pogromcach Przysłów 2, jest producentem na początku. I po prostu, no i teraz bierzemy go do następnej rzeczy, bo no bo tak. Więc w jego przypadku to faktycznie było tak, że gdzieś go zobaczyliśmy, czy zobaczyłem, i go wzięliśmy i sprawdził się raz, no to weźmy go teraz, dajmy mu jakąś większą rolę do zagrania. A tak to zazwyczaj jednak polegamy na ludziach, z którymi pracowaliśmy, z którymi chodziliśmy do grupy często. Mateusz Trębaczowski czy Martyna, która gra panią Basię, są nasi ludzie z grupy. No. Chyba nie skropkowałem, ale myśl jakby jest. Ale pięknie, tak. Skąd pomysły na stroje? Skąd te stroje bierzecie i w ogóle?
Wiesz co, to zależy które. Gdzieś na początku pierwszych wielkich konfliktów mistrza motyla to po prostu pani Krawcowa nam uszyła specjalnie jako mistrza motyla. Przy wielkich budowlach no to głównie były po prostu jakieś głupoty gdzieś kupione, wiesz, w Kastoramie te patyczki takie, co to jesteśmy w Wyspach Wielkanocnych, jesteśmy w takich tych ogrodzeniu tak, w Stonehenge byliśmy po prostu w narzutach na fotele mojej babci. No i to tyle. A w wielkich, no wiadomo, Ludwik to po prostu poszliśmy do jakiegoś tam szmateksu i kupiliśmy kilka koszul i tych sweterków takich. A wielkie konflikty, pierwsze 8 wielkich konfliktów, to w sumie wszystkie postępy były, pamiętasz, z teatru, nie? Z Teatru z Białegostoku, bo ja tam robiłem właśnie typeka i poszukałem, przywieźliśmy wszystko. A od tamtej pory to albo to są właśnie teatry, gdzieś wypożyczamy, bo teatry prowadzą po prostu też wypożyczanie kostiumów, albo Marek załatwia, znajduje, wyszukuje ludzi, którzy zajmują się tym prywatnie, znaczy jakichś cosplayerów, mów. No to jest super sprawa, bo sporo osób się do nas zaczęło odzywać na takiej zasadzie, że wow, fajnie to co robicie, jakby coś to chętnie pomogę. No i to są niesamowici ludzie, którzy właśnie, jak ja powiedział, cosplayerzy, którzy ogarniają takie rzeczy, robią sami te kostiumy. I teraz właśnie na przykład w odcinku, który wyjdzie, nie wiem, może jutro albo pojutrze, jeżeli z dźwiękiem się uda, a to nigdy nie wiadomo, to mamy kostiumy załatwione właśnie od takich ludzi, no i to jest fenomenalne. To jest po prostu poziom lepszy niż jakieś, nie wiem, teatry czy coś. No, jak ktoś coś robi z pasji, to jest zawsze ekstra. No to tak to mniej więcej wygląda. Jak szukacie lokacji do filmów? Chiny są. Co? Chiny. Motyw. Chiny. Bytom. Śląska, Nowa Zelandia. A naprawdę mieliśmy tam w Bytomiu, to są Dolomity. I tam, słuchajcie, udało nam się, po 100 metrów od siebie jest Egipt. Jest Egipt, są Wyspy Wielkanocne. Są i Mistrz Motyl, to po prostu. Są odległość 200 metrów od siebie, bo jak się obrócić. No. A jak już się potem przenieśliśmy do Warszawy, no to. To się pojawiły problemy. Tak, do lokacji są wyszukiwane. Czasami głównie pytamy innych, albo ja pytam po prostu, szukamy takie albo takie lokacje, czy coś wiecie na ten temat. Jak są wnętrza, to jest tak samo trudno w sumie jak z plenerem. Teraz jak kręciliśmy to, co Janek mówił, to tam też mieliśmy jedne plenerowe zdjęcia, to gdzieś wiedziałem, że pod Kielcami są jakieś takie ładne góry, może jakieś takie skałki. No i w sumie na Google Earth szukałem, nie? I znalazłem. No jechaliśmy pod Kielce, tak, tam mieliśmy zdjęcia, więc to jest. No tak to się odbywa. Może kiedyś będzie jakiś location manager czy coś, ale. Tylko po prostu problem jest taki, że w Warszawie nie ma za bardzo przestrzeni, że wszystko wygląda jak las albo park. No więc o ile Edisona i Tesla mogliśmy kręcić pod pałacem prezydenckim, dopiero pod koniec dnia po prostu przyszedł ochroniarz. A panowie tutaj kręcą coś? A my tacy, wiesz, tutaj zakrwawieni, wiesz, w tych kciukach. Tak, etiutkę taką do szkoły filmowej, ale tutaj nie pod pałacem. Nie. Stali na pół dnia po prostu. Nie? Tak i kamery działają. To pójdzie zaraz, wiesz, do internetu i nas zamkną. Czekaj, chciałem powiedzieć jeszcze o innym przestępstwie, które popełniliśmy. Mianowicie, nie, bo jak kręciliśmy pierwsze wielkie konflikty, to w 4 dni tak to zorganizowaliśmy, że w 4 dni nakręciliśmy 8 odcinków. I jednego dnia nakręciliśmy, był plan, no to krótkie te odcinki były, dlatego. Jednego dnia kręciliśmy Mojżesza i Adama i Węża. I Marek gdzieś wyszukał, co to było? Jakiś poligon, wojskowy poligon, który był wewnątrz, czyli otoczony parkiem krajobrazowym. Więc pojechaliśmy tam w sumie po zdjęciach tak naprawdę, bo nie pojechaliśmy tam, żeby sprawdzić, jak to wygląda, tylko przyjechaliśmy tam już na zdjęcia. Po zdjęciach mówię w internecie. Zobaczyliśmy zdjęcia w internecie, pojechaliśmy tam już kręcić. Nie odwiedziliśmy tego wojskowego wcześniej, czy odwiedziliśmy? No, odwiedziliśmy? Nieważne. W każdym razie, przyjechaliśmy tam, nagraliśmy sobie tego Mojżesza na tej pustyni. No i dosłownie 200 metrów dalej była puszcza, gdzie nakręciliśmy Adama i Węża. To jest ta historia. Chciałem tylko powiedzieć, że blisko siebie były dwa. Niesamowita błędy.
Jak wygląda wasz typowy dzień na planie? Wchodzimy, robimy i idziemy do domu. Nie, akurat każdy dzień zawsze tak jest, że wspomnienia z planu szybko gdzieś się ulatniają. I zawsze, kiedy przychodzi ten dzień, kiedy kręcimy i trzeba wstać o 5 rano, zawsze mam takie, po co mi to w życiu? Czemu ja to robię, nie? Po co mi to? Przecież tak nie można żyć, po prostu wstając tak wcześnie. Ja chcę robić filmy pełnometrażowe i wstawać o tej godzinie przez 6 miesięcy na przykład. Ja nie mogę teraz tego jednego dnia po prostu zdzierżyć. No i wstajemy tego, jedziemy na plan i to zawsze jest tak, że zwłaszcza jak trzeba soczewki włożyć do oczu na przykład. Ja brązowe soczewki wkładam, czy żółte, to po prostu, jeżeli oko nie jest wypoczęte, to boli cały dzień po włożeniu tych soczewek. I to jest zawsze bolesne. Ale fajnie się kręci te filmy, bardzo fajnie. Bardzo sympatycznie, niesympatycznie. I co, dojeżdżamy na plan i jest... Obsuwa, jak zawsze. Charakteryzacja, kostiumy. Marek jeszcze ogarnia jakieś ostatnie rzeczy, a ja tam chodzę z Karolem, naszym operatorem i ustalamy, od czego zaczynamy, jakie jest pierwsze ujęcie, na jaką stronę zaczynamy kręcić, on ustawia światło. No i kręcimy. I kręcimy aż do... Jeżeli mamy ekipę, która jest opłacona i obowiązuje ją 12-godzinny dzień zdjęciowy, no to kręcimy 12 godzin z godziną przerwą na obiad w środku. Jeżeli nie, jeżeli ekipa składa się tylko, że tak powiem, z nas, to znaczy z ludzi, którzy chcą to po prostu zrobić, nawet dokładając, nie zarabiając, to kręcimy bez tej przerwy. I po prostu każdy bierze sobie kanapkę gdzieś po prostu, bez tej godziny przerwy. No i często plany się sporo przedłużają. To znaczy największa obsuwa, bo to nie było zaplanowane, to jest najgorsze. Największa obsuwa to był plan agenta 700. Trzeciego agenta 700 z Hitlerem, gdzie mieliśmy 25 godzin bez przerwy na planie w tej śmierdzącej piwnicy, bo wiesz, ja nawet nie wiedziałem, Karol to później dopiero powiedział, że wiesz, no Janek, wymyśliłeś sobie takie ujęcia, do każdego trzeba zmienić światło, a on był sam tam na planie od tego i każde ustawienie światła trwało po prostu. To mamy, to ujęcie mam, no to teraz przestawiamy lekko kamerę, on musi tę piwnicę na nowo oświetlić, żeby wyglądała tak samo oświetlona, ale żeby reflektory nie wchodziły w kadr, więc to było strasznie upierdliwe i to naprawdę trwało 25 minut. No na szczęście teraz jest tak, że możemy wziąć ekipę coraz częściej i jakby robimy rzeczy, na które mamy budżet. No i tak jak ostatnio robiliśmy to, co Janek znowu mówił w elektrowni, to ten pierwszy dzień był mega trudny. Mieliśmy tam też godzinę obsuwy i troszeczkę naciągnęliśmy te 12 godzin, ale wyrobiliśmy się ze wszystkim dzięki temu, że było po prostu mnóstwo osób, które wykonywały swoją robotę i to szło. I mieliśmy w ogóle super ekipę tam. To też trzeba powiedzieć, że nie zawsze się zdarza tak, że wszystkim się chce robić po prostu, a tam mieliśmy ludzi, którzy bez jakby mrugnięcia robili, co mieli robić, nawet skrócili sobie tę przerwę, żeby jakby, no to róbmy, bo dobrze idzie, nie? No i to tak w sumie wygląda. Na szczęście jest coraz bardziej, coraz mniej żywiołu, a coraz bardziej tak wiemy, co robi. Znaczy, wiedzieliśmy od zawsze, tylko teraz coraz płynniej to idzie i konkretniej. Wasz najtańszy i najdroższy film, bez sceny oczywiście. Najdroższy to ten ostatni, ten, o którym mówiłem przed chwilą. Tak, z największym budżetem. A najtańszy to... Pierwszy. No ja myślę, że... Wiesz co, ja bym się nawet pokusił, że... no jeżeli nakręciliśmy w jeden dzień 12 odcinków Wielkich Pytań Polskich, to można mniej więcej powiedzieć, że jeden ten odcinek kosztował nas jakieś 10 zł. Ja nie wiem dokładnie ile, ale faktycznie tam były koszty, no kupiliśmy tylko tę tapetę tam, co wisiała z tyłu, bo to była tapeta kupiona. I reszta to nic, no wszystko było pożyczone gdzieś, ten fotel od twojej mamy gdzieś pożyczony. Kwiatek gdzieś z pokoju, to też chyba jeden był, nie? Kwiatek co tam wisiał. No więc to jakby po kosztach, że tak powiem, wszystko. Plus, a no dobra, no kostium Ludwika, tych kilka sweterków kosztowało co najmniej 50 zł. Także myślę, że to są najmniejsze koszta. Bo wiesz co, w Orkach, nie wiem co tam w Orkach było.
Co tam było w workach? Myśmy tę piosenkę nagrali. W sensie, że studio. No. Także to nie jest takie ho, ho, ho. No, tak. A najdroższy tak, najdroższy to on stary, to jest tak. Jaka rola była najtrudniejsza? Rola rodzica. Rola ojca. Tak, bo Marek ma trud... No nieważne. Ale czujesz, że... Tak, bo nie wiedzą, czy taki tam... Nie, nawet nie wiemy, czy żyją dalej, także... No dobra. Najtrudniejsza. To masz coś już w głowie, czy nie? Kurczę, ja wiesz... Nie, bo wiesz, to jest takie pytanie, co to, jak się odpowie i... Ciężko odpowiedzieć, żeby nie wytworzyć takiego, wiesz, poczucia, naprawdę? To cię tyle kosztowało? Więc nie wiem, kurde, no. Słuchaj, no. Powiem ci tak. Była taka sytuacja, że robiliśmy te konflikty i się utarła taki schemat klasyczny Jurkowski. Nie, schemat się tak utrwalił faktycznie na nowym kanale przez dziennik internetowy i tak dalej, że Marek jest ten no w sensie ja jestem głupi, dobra, Marek jest głupi, a ja jestem ten po prostu, którego tam ciągle tarci i jest taki. I w pewnym momencie, oczywiście wie, no właśnie to jest to, że jak nie wiem, jak to nazwać, no nie będę wszystkim tłumaczył, że wiesz, no jakby, dobra, faktycznie, może teraz to tak wygląda, ale nie zapominajmy o tym Ludwiku nieszczęsnym. Ja miałem coś takiego, że ja teraz muszę się odbić, to znaczy ja 20 ileś razy grałem Ludwika, który po prostu jest totalnym przegrywem życiowym, że później sobie pomyślałem, no muszę zagrać sobie tego Sławka, wiesz co, żeby być taki no, męski, ale teraz dla ludzi to jest właśnie to, co ja najlepiej, znaczy to umiem grać, nie, to teraz zagraj jakiegoś właśnie niewinnego, jakiegoś nieśmiałego, ale takie naprawdę. Ale był taki jeden komentarz, że no panowie, to już ciągle to samo, tego Janek ciągle gra to samo. I to mnie, wiesz, to zabolało oczywiście wewnętrznie. I wtedy pamiętam, akurat się to zbiegło z tym, że Marek wpadł na pomysł zrobienia odcinka Noe vs. Bóg. I pomyślałem sobie, dobra, to teraz ja to się postaram. Nie? Więc może ten Noe, jakoś tak pomyślałem sobie, że... Nie, mimo że sytuacja jest podobna. Jakby Marek jest znowu Rafałem, więc wiadomo, no w odcinkach z Rafałem to zawsze Rafał będzie ofiarą. To jakby o to w tym chodzi troszkę. To trochę o to w tym chodzi, że ten człowiek jest od niego mądrzejszy. No tak, taka jest ta koncepcja, no ale... a przynajmniej, że on daje mu takie poczucie, no ale... Ale tu się przynajmniej jakoś tak pomyślałem sobie, tak ambicjonalnie z tego podszedłem, wiesz, że po prostu, no tutaj ten taki schizowy szał, żeby coś, wiesz, żeby tak... Widziałeś, tak? Podobało się, nie? A ty, Marku? Nie, no gdzie, jak ja bym teraz zaczął coś mówić, że no mnie tutaj najlepiej kosztowało, nie. Nie, w sensie chyba do każdej z tych jakoś tak podchodzę podobnie. I tak jest kilka jakichś takich odcinków, gdzie tak patrzę i mam takie, że trochę się wstydzę, że za mało podszedłem na przykład, ale dla mnie to tak nieważne. Czy jest jakaś rola, której byście się nie podjęli? U nas? Parę i dziewicy. Za późno była, ale nie wiem, no na pewno jest sporo, bo się ich nie podjęliśmy. tak więc powiem wprawdzie. Ale masz jakiś pomysł? Nie, no wiadomo, że są te jest ten odcinek Jezus versus Kościół, którego się nie podjęliśmy, ale też tematu nie podjęliśmy, a nie roli. I tak, i w sumie na pewno
tu gdzieś krążąc dookoła tego tematu, znalazłyby się też role, których nie podejmiemy z takich powodów. Więc to na pewno, ale myślę, że wiesz, że to jest moment po prostu na kolejne pytanie. A ogólnie? O Jezus Maria. Jarek? Jarek nie ma pojęcia, ja nie pamiętam. Kto jest autorem wierszowanych odcinków? Słowacki, Balladyna i Pogromcy. Pogromcy. Aha, wierszyki w Pogromcach. Tak, Pogromcach? W dwójce. To Marek na pewno w Pogromcach. Poematy mam wrażenie, że trochę tak, trochę i tym, ale trochę później. Bo poematy tak naprawdę zostaliśmy zainspirowani jeszcze na studiach, kiedy mieliśmy zajęcia z wiersza i w pewnym momencie nasz kolega z grupy... Tylko to można przeklinać, wiesz? No czekaj, bo teraz jak już widzę, że generalnie to ja pamiętam to inaczej, więc opowiedz swoją wersję. Chodzi o to, co Bartek powiedział, tak? No, to były dwie wersje, nie? Były Czesław Miłosz. Czy możemy przeklnąć? Tak. No, no, po prostu Bartek Glener, kolega też z grupy, po prostu stanął na środku, tak w krzewie, po prostu powiedział: Czesław, Miłosz jebie. Zaczął coś tam mówić, myśmy po prostu pijali z tego. Boże, jak to jest super genialne, jak taki poeta mógł taki wiesz. A później zrobił oczywiście Czesław Miłosz. Tak właśnie, tak powstał później poemat Juliusza Słowackiego. To już nic. A jakie było pytanie? To jest autorem. To poemat i co jeszcze? Ale? Balladyna. Wierszyki też mam. A, tam Kosmala coś poprawił, nie? Tam chyba w... Tą pierwszą część napisałem ja, a potem było tak, że Maciek jeszcze coś chyba wziął i tam poprawił, że to faktycznie było na lepsze. Jak wygląda kręcenie dziennika internetowego? Tak się zapytałaś, jakbyś naprawdę nie chciała uzyskać odpowiedzi na to pytanie. Jak to wygląda? Nie, ale jak? Wiesz co? To wygląda dokładnie tak, że ubieramy się od pasa w górę. Od pasa w górę jesteśmy w dresach albo w krótkich spodenkach. Siadamy sobie na niewygodnych krzesłach z kuchni, które wykładamy zawsze kocem, żeby było wygodne. Wsuwamy nogi tam, w ten, tak, bo to jest taki regał. Taki regał z Ikei, wiecie, z tymi dziurami. Więc wsuwamy tam nogi i to naprawdę wygląda żenująco od pasa w dół. No? Po prostu siedzimy okrakiem i tu jesteśmy bardzo poważni, a tu nogi nam sterczą. I zazwyczaj bez skarpetek, bo po co jesteśmy w domu. Karol ustawia kamerę, on ustawia oświetlenie na grina, no i naprawdę mamy po prostu kilka tematów, działów, które chcemy poruszać. Jeżeli jest segment bez cięć, no to wiadomo, no wiemy po prostu, co tam w tym segmencie mamy mówić. Jeżeli jest... coś tam, newsy z kapelusza, coś tam. Zawsze musimy sobie wymyślić. W każdym dzienniku jest ten taki segment, my to nazywamy zupełnie inna przestrzeń. Czyli jakby w każdym jest zawsze co innego. Albo była parodia grawitacji w jednym, albo jesteśmy w wodzie, albo jesteśmy na Dzikim Zachodzie, tam jechaliśmy kiedyś na koniach. Albo pociąg wjechał nam za nami. To są takie, w każdym odcinku musi być coś takiego innego, nie? A kącik muzyczny, jeżeli jest, to kręcimy go tak, że najpierw tańczy jeden, a później tańczy drugi, bo nie ma tyle miejsca na tym grinie. Później to się po prostu nakłada na siebie. Muzyka leci z komputera, więc... Aha, najlepsze jest to, że w tym pokoju zazwyczaj te firanki nie tak do końca są zasłonięte. Więc ja zawsze myślę, czy tam naprzeciwko jakiś sąsiad może na zwyczaju i po prostu ogląda albo kręci, to niedługo na przykład wycieknie. To było straszne. No i tyle. Na przykład w pierwszych dziennikach internetowych wypuszczaliśmy, każdy dziennik był nagrywany na nowo. To znaczy chodzi mi o to, że każdy dziennik to był dzień zdjęciowy. Czy tam kilka godzin, ale jakby tak. Natomiast pogoda, prognoza pogody i babcia Ludmira były nagrane raz po prostu. Za jednym zamachem były to nagrane raz. Wszystkie odcinki, wszystkie odsłony, ja je po prostu wrzucałem do poszczególnych odcinków.
aż w końcu przestałem, bo z taką falą hejtu, nie można zwalczyć. Babciu Ludmila! Za niedługo kończycie serię Wielkie Konflikty. Macie zamiar rozwinąć wątek Basi? Generalnie... Czekaj, to. Tak, dobrze. Myślałem, że asystentka Rafała ma na imię Beata, nagle mi się tego Basia? Nie, generalnie na pewno wiadomo, że tak jak już mówiliśmy nieraz, że Wielkie Konflikty dla nas już są trochę opowieścią o Rafale i Sławku po prostu i o tej relacji, więc na pewno Basia się tam pojawi i będzie miała też jakąś małą, mniejszą rurkę, więc tak, na pewno się pojawi. A skoro jesteśmy przy Martynie, to zaangażujecie ją do czegoś innego jeszcze, oprócz tej roli Basi? Tak, Martyna jest tak, że my ją po prostu ciągle zapraszamy sobie do Basi, bo ona trochę jest zajęta. To znaczy ona ma mnóstwo spektakli w Krakowie. Ona mieszka w Krakowie, została tam właśnie, tak jak myśmy wyjechali, tak ona została, bo miała po co zostać faktycznie. Ma tam dużo roboty i ma dużo zajętości, no niestety, ale tak, myślę, że na pewno. Tylko chyba w tym momencie chcielibyśmy ją najpierw zakończyć wątek Basi, a później dopiero ją obsadzić w czymś nowym. Bo w tym przypadku wydaje mi się, że... Musimy skrajnie ją wybrać. Tak, zupełnie czymś innym, coś zupełnie przeciwnego. Bo tutaj byłoby rzeczywiście jakieś takie wielkie, myślę, no pani Basia, super, aha, ale... zwróćcie uwagę na postać, jakby, którą ona gra, to zawsze byłaby dla nich pani Basia, więc może zamknijmy panią Basię po prostu na razie, jej wątek i wtedy na pewno, bo Martyna jest fantastyczna. Dlaczego tak często zabijacie Mateusza Terembaczowskiego? Nie wiem, czy tak często, no bo wiesz, wręcz go nawet ożywiliśmy ostatnio, z Mateusza przecież. Wiecie co, bo to też jest tak, nie wiem czy, bo widzieliście Pogromców przez dwa też, tak? No to jest tak, myśmy się naprawdę zdziwili, bo my już mamy, że tak powiem, plan, nie? W sensie wiemy, co to tam wszystko się dzieje. I zdziwiliśmy się, że widzowie myślą, że on umarł z nim, bo dostał w ramię. I dla nas to jest jakby jasny sygnał, to został postrzelony i tyle, wręcz nawet udało mu się przeżyć z naszej perspektywy. To znaczy, no nie zginął właśnie, został postrzelony, bo Adam strzelił zza pleców i że tak powiem, ufartnęło mu się. Więc to tylko tak mogę powiedzieć, że Jureczek żyje i zobaczymy, co tam może kiedyś jeszcze będzie robił. A dlaczego? Nie, bo nie lubimy go, Mateusza. Nie, no taki jest powód chyba po prostu. Nas wkurzał generalnie. A druga sprawa, popatrz na niego i... Cześć! Możecie coś więcej powiedzieć o tworzeniu i nagrywaniu Mistrza Motyla, Zaginionych Taśm i w ogóle wszystko związanego z Mateuszem? Zaginione taśmy... Generalnie cała seria Mistrza Motyla dzieliła się na dwa dni. Jednego dnia nakręciliśmy chyba 6 odcinków, drugiego dnia kolejne ileś tam. I tego drugiego dnia, między przestawianiem się, ja powiedziałem Mateuszowi, żeby nagrał na mojej komórce Zaginione taśmy. Że my to wypuścimy i chcieliśmy wprowadzić ten wątek Syndykatu Sygrzmi wtedy i tego Kolibra trzeciego i co by to było tamtego. Więc on to nagrał po prostu gdzieś między ujęciami sam z komórką. Po 2-3 duble nagrał i to jest taka historia. Tego samego dnia, po zmroku już, nagraliśmy... Przepraszam bardzo, tak koło. Nagraliśmy wywiady z nim. Wywiady z Mistrzem Motylem, które są naprawdę moje ulubione, bo... Świeciliśmy je matizem, bo już było ciemno. Moja ulubiona seria, znaczy nie seria, tylko po prostu uwielbiam to, bo on już tak poczuł tę postać, że on improwizował wszystkie odpowiedzi.
No i odpowiedź na pytanie, myśmy tylko spisali pytanie i koleżanka nam je zadawała. I odpowiedź na pytanie, czy warto było kochać tak aż do bólu, jest po prostu genialne, nie można tego wymyślić. On po prostu zaczął mówić, że on ma takiego rysia, on hodował takiego rysia w ogródku i że on mnie tak gryzł, no, że to mnie bardzo bolało. No po prostu, no nie można tego wymyślić, no to jest niesamowite. Więc świetnie, trochę tam gubił czasem ten akcent, ale to wiadomo, no jak jest się po prostu, to nie ma co. Natomiast w ogóle trzymał postać fantastycznie. A w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. Dlaczego załoga SS Grunwaldu ma takie wykształcenie? Ja dopisałem, więc ja się będę tłumaczył. Bo był to zwiastun i trzeba było tam coś wpisać, co będzie zabawne i na co ktoś zwróci uwagę, kiedy się o to zapyta. Dalej. Pogromcy Przysłów 2 to zupełnie coś innego niż tworzyliście do tej pory i mieliście z tego powodu jakieś negatywne komentarze? Moja mama była zła. Nie no, wiesz co, nie wiem, czy z konkretnego tego powodu, ale zawsze są jakieś komentarze, wiesz, no po każdym filmie się kończymy, to jest jakby standard. Nie? To nie są stare Darwiny, wiesz co, to nie to, co kiedyś, wiesz, śmiechłem dwa razy, no nie wiem, takie rzeczy, ale tutaj, w tym przypadku, akurat Pogromców Przysłów było tak, że myśmy troszkę wiedzieli, że to jest, że trochę niezamierzenie zrobił się z tych Pogromców Przysłów jakiś taki obiekt po prostu nietykalny. To jest coś, czego już teraz jak zrobić drugą część? Jakby nie zadowolimy już tych widzów, nie sprostamy oczekiwaniom. Dlatego chcieliśmy po prostu skręcić w zupełnie inną stronę i dlatego wyszliśmy z założenia, że nie można robić dokładnej kalki pierwszego odcinka, bo mimo, że pojawiły się komentarze, że to nie są Pogromcy Przysłów, że ja chciałem normalnego odcinka z przysłowiami i żeby ekipa po prostu ginęła, to wiemy, że gdybyśmy zrobili taki odcinek, to są właśnie ci ludzie byliby też zawiedzeni tym odcinkiem. Dokładnie ci ludzie byliby zawiedzeni, po prostu stwierdziliby, że dostali dokładnie to samo i trzeba było zrobić coś innego. Więc po prostu wyszliśmy z założenia, z takiego, zastanowiliśmy się, co jest, no, wyobraźmy sobie, że taki program istnieje faktycznie, nie? Że taki program istnieje, że giną w nim ludzie. No i teraz jesteś po prostu, na przykład ty, zaszantażowana przez ten program, żeby wziąć w nim udział. I jak bardzo miesza ci to w głowie po prostu. Jak cię to przeraża? Co chcesz zrobić, żeby przeżyć? Bo w pierwszym odcinku nikt z nich nie wiedział, że się coś złego wydarzy. A tutaj cała ekipa wie, że tu giną ludzie. Zwłaszcza, że agent specjalny ginie na samym początku, który miał ich ochraniać. No to jest co? Aha, no to świetnie, no to jest koniec w takim razie. Jedziemy na lokację, hura. Czeka nas śmierć. No i tutaj skręcamy oczywiście w duchy jakieś, prawda? Jakieś zjawy ofiar poprzednich odcinków, które niestety skupiają się głównie na niewinnych uczestnikach zamiast na prowadzących. No i chyba tyle. No nam głównie na tym zależało, żeby jeszcze wprowadziliśmy ten motyw Gravencanters jako też odniesienie, że tu mieliśmy Pogromców Mitów, to tu mamy też jakiś amerykański po prostu wzór. I czy to jest jakby tak wyjątkowo inna rzecz? No to pewnie tak, ale przyjęcie było raczej pozytywne. Więc no, poza tym my jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy i będziemy teraz jakby zmieniać pewne rzeczy, ryzykować, bo jeżeli nie będziemy tego robić, jeżeli po prostu skończymy w ciągu, nie wiem, trzech odcinków, jeżeli zrobimy trzy takie, nie wiem, wielkie konflikty, takie same, także my wiemy, na co się piszemy, wiemy, co będzie się teraz działo i no i dobrze, no, bo to jest jedyna droga, która jeszcze nas w jakiś sposób rozwinie i pozwoli nam dojść do robienia tych krótkich, dłuższych form, o których cały czas w kółko gadamy i chcemy robić dalej. Jakimi filmami inspirowaliście się przy Pogromcach Przysłów 2? No właśnie. Właśnie Gravencanters na pewno. I w sumie tyle. No bo pierwsza połowa to są Pogromcy Mitów, tak powiem. Zresztą ja nie wiem, czy dokładnie Pogromcy Mitów, ale pierwsza połowa, tak jak zresztą cała pierwsza część, to
po prostu reality show ze Stanów, to znaczy wszystko kręcili na dwie kamery i po prostu tak, setki się nagrywa, zoomy, dojazdy, takie wszystko jest niby tutaj na żywo nagrane, po prostu podpatrzone, a płynnie to w miarę przechodzi. Później mamy taką sekwencję filmową, to nie wiem, czy to jest w ogóle zauważalne, że ta sytuacja po wyłączeniu kamery, kiedy oni sobie siedzą w kółko, to tam jest teoretycznie robimy taki jakby przystanek między programem telewizyjnym, a między horrorem. To jest jakby taka sytuacja bardziej filmowa. Tam też mamy kaszetę i tak dalej. A później, no to, później Grave Encounters. Dobra, tyle, no tak. Chciałbym tylko może powiedzieć, że ci Pogromcy Przysłów 2, wbrew pozorom, nie są tacy bez celu. Chciałem powiedzieć, że nie? Że pewne zabiegi, które tam po prostu są, które wydają się tylko wyłącznie żartem i absurdem, i kiedyś nabiorą sensu. Macie dobry kontakt z Mierczyńskim i Gąciarzem, tak? A jak się odnoszą do was inni youtuberzy? Trzeba ich zapytać. Nie no, my tak jakby nie... Ani jakoś chyba nie zabiegamy o to, ani... No jakoś tak... Eksplorujemy tych tematów, tylko robimy swoje i tyle, no. Dalej. Czy... O! Pytania z sali? No to już sekundka. Jedynka! Za chwilę pozwolę, no niech się pan doktor nie piekli, no. Wyleją cię dziewczyno. Na trzeci rok. Mnie prędzej. Jest jakiś materiał, który opublikowaliście i teraz żałujecie? Żałujesz tego? Nie, ale mi wstyd na przykład. Nie żałuję, bo wydaje mi się, że wszystko było po coś. I skoro dalej się utrzymujemy, dalej to robimy, to znaczy, że to nam aż tak nie zachodziło. Ale wstydzę się Leonardo da Vinci Monalizy. Wstydzę się. I mów się, że to jest ulubiony odcinek, bo nie dogadamy się. Wstydzę się tego. Czego się jeszcze wstydzę? Nie, całościowo odcinków już nie. Już wiem na przykład, jakie błędy popełniliśmy w poszczególnych odcinkach. No ale to są takie rzeczy, które dopiero się widzi po jakimś czasie następnym. Że powinniśmy się na przykład bardziej skupić na Budowskim, wiesz co? To są takie rzeczy, no. A ty masz jakieś? Nie, ja da Vinci to zdecydowanie, ale tak to tak Janek powiedział. Zastanawialiście się czasem w trakcie pracy, co pomyślał o tych filmach w przyszłości wasze dzieci? No. Nie, nie zastanawiałem się. Ja mam tylko, wiesz... Nie. Nie chciałem wiesz, że tam... Nie zastanawiałem się, szczerze mówiąc, nad tym się nie zastanawiałem, no ale... O rany boskie, no. Jeżeli prowadzi to do czegoś większego, jeśli to nas doprowadzi do robienia filmów pełnometrażowych i seriali może, to naszych autorskich, to myślę, że w porządku. Że to zawsze, wiesz, co jest, no. Jeżeli będziemy 40-latkami albo 50-latkami na YouTubie, no to szkoda. Chyba, że YouTube się stanie nie wiadomo czym kiedyś. Ale na razie, na chwilę obecną, to rzeczywiście, no nie chcemy się zestarzyć na YouTubie. To jest dobrze, że Janek to powiedział, bo to nie jest tak, że my coś mamy przeciwko jakby temu, że ktoś ma 40-50 lat i coś robi na YouTubie. Tylko jeżeli nasza droga po prostu by tak dalej trwała, no i w wieku 45 lat byśmy dalej zakładali peruki, doklejali brody, to nie, ale tak. Bo to by oznaczało, że przez 25 lat, no mało się
rozwinęliśmy. My konkretnie, bo oczywiście, że zacząć można w każdym wieku, tylko chodzi o to, że my konkretnie zaczęliśmy te ileś tam, ile, 4-5 lat temu i czy 4 chyba, no i kurczę, już byłoby po prostu, no nie, no jakby nie o to nam chodzi. Chodzi nam o to, że jednak chcemy się rozwijać. Jeżeli to będzie prowadziło do tego, że będziemy robić pełnometrażowe filmy, ale na YouTubie może, to dobra, to jakby okej, okay, to jakby w porządku. Bardziej mi chodzi o to, że jak będziemy skeczami ciągle żyli i robili wielkie konflikty, odcinek 266. Dobrze, to teraz pan doktor pewnie chce o coś spytać. Kiedy koniec? Jeżeli to było pytanie do mnie, to nie prędko. To nie prędko. Oczywiście, że mi chodzą po głowie różne miliony pytań. Na razie to mamy jedno dla każdego. Może od Marka. No, jesteś opowiadaczem historii, tak? Znaczy, to jesteś od wymyślania. Zgadza się, prawda? I mnie chodzi o jakby w ogóle zaplecze tego wymyślania, czyli pisałeś wcześniej, no bo ja usłyszałem, że na studiach się spotkaliście i zacząłeś sypać historiami. A było wcześniej coś? Ja zawsze marzyłem o tym, żeby pisać na przykład i tak dalej. Potem już marzyłem o tym, żeby robić właśnie filmy, opowiadać historię. I tak gdzieś od dziecka jakby, nie wiem, powiedzmy, miałem wyobrazić sobie tam coś, latałem z kijem albo coś w ten deseń, prawda? I sobie tam wymyślałem. Tylko nigdy nie miałem chyba ani takiej cierpliwości, żeby to szlifować. Tam podejmowałem jakieś próby pisania sobie czegoś w ogóle, tylko to najczęściej było dramatyczne. Nie, w sensie po prostu, to jest tak jak Janek mówi, że często to, co ja napiszę, to nawet nie jest poprawnie po polsku. Bo jak gdzieś spisuję to, co mi się tam wyświetla w głowie i jakby mam wrażenie, no to jest fajne, daję to Jankowi, bo mogę, wiecie co. I więc takiego zaplecza jakiegoś nie miałem, bo nigdy nie miałem w sobie tyle samozaparcia albo tyle po prostu dyscypliny, żeby, nie wiem, szlifować to, poprawiać, rozwijać. To bardziej po prostu coś przychodzi, ja to miele wypluwam, staram się uporządkować. No i dlatego dobrze, że po prostu się spotkaliśmy i mam Janka, bo... Ja to widzę tak, że Marku najlepsze jest to, że właśnie jest, nie oszlifowany, właśnie to jest najlepsze, że on nie wie, że nie można, że się nie da. Po prostu, bo on to kiedyś powiedział, jak robiliśmy, zaczynaliśmy robić te nasze filmy i powiedział, że to jest jakieś szczęście, że my przy tych mistrzach motylach, że my nie wiemy, że się nie da, bo dzięki temu da się zrobić 12 odcinków jednego dnia, bo po prostu nie wiemy, że się nie da. A to jest prawda, tak, teraz nie jesteśmy w stanie już tego. Już nie jesteśmy w stanie, bo wiemy, że się nie da. To jest jedna rzecz, więc to jakby teoretycznie to prowadzi do rozwoju, bo staramy się, żeby był bardziej profesjonalnie i nic bardziej zorganizowanie i tak dalej, ale no to jest taka sfera. Natomiast póki Marek będzie, że tak powiem, pielęgnował wyobraźnię właśnie przez niezajechanie jej, no to będziemy w domu tak naprawdę. Póki mam mikrofon. No to Janka teraz. Ja jestem pod wrażeniem profesjonalizmu tego co widać na ekranie i jakim cudem ty sobie z tym poradziłeś i radzisz, tak? To znaczy teraz już masz doświadczenie, prawda? No ale uczyli was w szkole teatralnej, jak się robi takie produkcje? No nie, właśnie, nie, tak skąd to się wzięło? I jak bardzo się to zmieniło do dzisiaj? No, to jest tak, że ten... Zrobiliśmy teraz ostatnio w tej elektrowni taki jeden odcinek, który wyjdzie dopiero za jakiś czas. I z tego, myślę, że obaj jesteśmy naprawdę... Nie wiem jeszcze, jakie to wyjdzie końcowo. Montaż jest zrobiony, ale jeszcze to będą efekty specjalne, dźwięk, kolory. Więc nie wiem, jak będzie. Ale z układki montażowej, czyli z ujęć, naprawdę jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy jakoś tak dumni. Poczuliśmy, że naprawdę, kurczę, to jest to, o co nam chodziło zawsze. Więc dopiero teraz, po 4 latach od początku roboty, poczułem, że no dobra, to jest okej, okay, to się zbliżamy, bo tak naprawdę to takie moje wymyślanie, powiedzmy, tych ujęć albo ruchów kamery,
stopniowo się to rozwija. Ja też stopniowo, że tak powiem, podejmuję ryzyko, bo się boję po prostu czasem za bardzo tutaj coś przekombinować, bo mi się później to nie skleja, jak się nie sklei, to nie ma magii kina, no i gdzie jest? No nigdzie. Więc zaczęło się to przecież od bardzo prostych scenek w wielkich budowlach, gdzie po prostu były dwie kontry na Marka i na mnie, po prostu na siebie krzyczeliśmy. Później Mistrz Motyl, gdzie największym szaleństwem były szybkie dojazdy na dotyk motyla. Wielkie konflikty pierwsze też były dosyć proste. I ja dalej jak to widzę, to mam takie, no, że mnie tam trochę boli, że jest trochę za prosto inscenizacyjnie. Ale czasem takie większe produkcje typu właśnie Agent 700 pierwszy. To są takie rzeczy, gdzie dobra, to spróbujmy tutaj coś zrobić, żeby ta kamera przejechała tutaj, żeby tu była jazda, zobaczymy, czy to się sklei z tym szwękiem i tak dalej. Tutaj dajmy drona, tutaj dajmy steady. I kiedy to działa, no to wiadomo, to mam takie poczucie, dobra, no to znaczy, że w dobrym kierunku gdzieś intuicja prowadzi. A zapomniałem pytanie. Ja tylko dopowiem a propos intuicji, a propos no właśnie tego, że Janek też nie wie, że nie może, no bo dzięki temu po prostu no, można podjąć jakieś tam większe ryzyko. Wiadomo, że na przykład się ze śmiercią ateiści wywróciliśmy, bo się porwaliśmy na coś za dużo, ale bo w śmierci ateistach akcja się działa w pewnym miejscu. Nie chcemy zdradzić, bo może to jeszcze raz nakręcimy po prostu, dlatego nie chcemy ten. Ale tam się, tak, no trochę tą... To nie tylko aktorska wina, ale też właśnie moja wina, bo to nie wyglądało. A chodziło mi o to, tam chciałem zastosować ujęcia, których się naoglądałem w starych filmach typu Powrót do przyszłości albo filmy Spielberga, gdzie się dużo dzieje wewnątrz kadru, że nie trzeba ciągle się ciąć, tylko wewnątrz kadru, że kamera jest tu, później tu, a to ciągle się wydarza i to żre. Nic tam nie żarło. Po prostu była tragedia, dlatego się poddałem. No i to tak... No i myślę, że też doświadczenie tutaj, nie? Że my się nie porywaliśmy. Od początku mamy takie podejście, że jeżeli nie wiemy jak coś pokazać, to tego nie pokazujmy, albo znajdźmy sposób, żeby to pokazać inaczej po prostu. I tak krok po kroku to też, że ty nabierasz, tak mi się wydaje, że ty nabierasz też już też pewności z pewnymi rzeczami, że jesteśmy coraz bardziej dogadani na przykład też z Karolem Pupcem, naszym operatorem. I też wiemy już, co możemy, czego nie możemy, jakby on też mówi, że dobra, to się uda, to zrobimy tak, a to tak. Także tutaj doświadczenie robi, no ale przede wszystkim tutaj w przypadku jaka moim zdaniem wyobraźnia i intuicja, bo Karol kiedyś coś takiego powiedział na początku, jak czy tam już po jakimś czasie odnośnie montażu Janka, a Karol po szkole filmowej, że on na to patrząc, to jest po prostu... Ale powiedz na cały projekt, tak? Tak, na cały projekt, tak. Na cały projekt, który jest już potem zmontowany, w sensie pliki, układka i tak dalej, że on na to patrząc, to jest jakiś kompletny chaos, ale nie ma pojęcia, jakim cudem ona to działa. I tu jedyne, co Janka prowadzi, to intuicja. I to jest tak, jak my często między sobą gadamy, że dobra, jak jakiś pomysł przyszedł, bo już potrafimy rozróżnić, jak coś przychodzi, jak się tak dobija po prostu, to znaczy, że trzeba to zrobić. I jakby ja już o tym opowiadam Jankowi, to Janek nieraz mówi, że nie bez powodu to tak zobaczyłem. I to tak ma być zrobione, także my się... No. Tak, bo ja czasem na planie nie potrafię uzasadnić na przykład ujęcia. Mówię, dobra, to tutaj troszkę z dołu. I Karol na przykład, nie żeby wbijać kimrowisko, tylko pyta się czemu. I ja mam taki czas, kurde, nie wiem czemu. Nie potrafię tego uzasadnić, jakby nie mam powodu. Ale jakoś tak to gdzieś... A gdzieś to zobaczyłem, albo to mi pasuje po prostu w tym momencie, że to powinno być od dołu i jeżeli się ugnę, z przeproszeniem, i zrobię to inaczej, to później na stole montażu mam takie, no tutaj powinno być z dołu. To ewidentnie po prostu czegoś brakuje, nie? I jeszcze tylko, że na przykład teorie, nasze wielkie teorie Darwina też były taką piaskownicą dla nas właśnie. To była taka piaskownica, jak nauczyć się takiego bardziej filmowego języka, to znaczy pobawić się tym, że dojazd działa, że nie trzeba wtedy nic mówić, po prostu kamera podjeżdża, że można panoramą coś opowiedzieć, nie? Że jak postać wstaje, to można ją po prostu przeprowadzić. No, to są takie rzeczy. No i już kończąc tę wypowiedź, właśnie dlatego ta ostatnia rzecz, którą teraz zrobiliśmy, no naprawdę mamy wrażenie, że to jest najbardziej filmowa rzecz, jaka nam wyszła. Znaczy jeszcze nie wyszła, zobaczymy jak wygląda, bo na razie to, co widzieliśmy. I to jest też pierwsza rzecz bez tekstu tak naprawdę, bo nie liczę testy Edisona, bo to jest to jedna rzecz.
No i zobaczymy, nie? Sami zobaczycie to w powiecie. Dziękuję. Ja mam do was w sumie dwa pytania. Pierwsze to... Gdzie? Czy z którejś z postaci, które stworzyliście, utożsamiacie się? Ja na pewno jestem nieogarnięty jak Rafał, nie? Nie znam bank. To jest jedyna rzecz, on jest wszechmocny, ja jestem nieogarnięty. A ty? Wiesz co? Jezus Maria. Bo trochę... czy się utożsamiam, nie wiem, ale na pewno zapożyczyłem niektóre cechy moje i zaszczepiłem je w pewien sposób wyolbrzymiając w Ludwiku. No ewidentnie. Nie wszystkie fakty do tego stopnia ludzie myśleli, że ja w ogóle... Że koleżanka się mnie zapytała, która grała w Pokropcach Krzysów Pierwszych. I Janek, ty naprawdę chodzisz do terapeuty? Tak, dlaczego? No bo napisałeś na tym blogu tam, że Ala, no przecież to jest... Ja to... Co ty, no? Więc faktycznie wystarczy zaszczepić jeden taki element, to znaczy ja łysieję i postać łysieje, to wszyscy myślą, że trzysły w takim razie, nie? Po prostu, co tam było, wiesz, że, nie wiem, że krwawię mi dziosła, chodzę do terapeuty, on paszko stopie i mam wyłożone, nie? To wszystko się zgadza, no nie, ale... więc nie utożsamiam się, natomiast w pewien sposób przyjemnie było mi, wiesz, aż tak docisnąć ten pedał po prostu tutaj, żeby sobie zagrać tego Ludwika. Ale nie, no nie, tutaj słyszałem, że Sławek, nie, w życiu ze Sławkiem nie, więc gdzie, nie. Bardzo też fajnie sobie zagrać tego pewnego siebie kogoś, ale to jest daleko. Jeszcze mam drugie pytanie. Czy czujecie, że którąś postać stworzyliście tak od początku do końca, tchnęliście w nią życie po prostu i jest pełna charakteru? Czy jesteś taka postać, z której jesteś najbardziej dumny? Nie, no to jak tak, no to dla mnie na pewno wiadomo, jest coś takiego, że ten Rafał i Sławek się najbardziej przyjęli i ludzie lubią do niego wracać. To cieszy, że na przykład, nie wiem, no ludziom się podoba ten Rafał, tak? Na przykład. Tak? No to jestem z tego zadowolony. Kropka. Tak mi się wydaje, że to najbardziej, jeżeli o to chodzi. Wiesz, no z tymi postaciami jest tak, że im się częściej pojawia, tym mamy większą szansę odkryć coś nowego, pokazać ją od innej strony, więc to nie jest nic odkrywczego. No. Ty, Rafał, tak, ja ten Sławka, rzeczywiście. Bo dlatego, że mogliśmy go pokazać jednego i drugiego, jako młode twory gdzieś w chaosie, jako starsze twory dzisiaj, jakąś ich historię, przebieg, jak się przyjaźnili, jak się na siebie złościli i tak dalej. Ale też na przykład ja mam sentyment do tego, do Zelcera, ale tego Zelcera sprzed utraty pamięci, jak jeszcze był agentem 700, to ten. Czy zrobicie może jakąś serię, która będzie tak jak Mona na sukces? Sławek versus Rafał? No. A druga część chaosu? Tak, musimy w końcu, że tak powiem, są takie pytania, czy druga część chaosu, czy chaos 2? Jak miałby być Chaos 2? To znaczy, co by... Jak? Chaos 2 to teoretycznie niebo, tak? No tak. Czyli tutaj przynajmniej... Będzie niebo? Czy będzie niebo? Nie. To zróbmy pięknie niebo, bo jest. Ale piekiełnie 2 jest, to czemu niebo 2.0 nie będzie? Ale niebo 2.0, dlaczego miał być niebo 2.0, skoro niebo jest byłem? Piekło 2.0 powstało tylko dlatego, że Sławek się zwolnił z pierwszego piekła i postanowił założyć konkurencyjny. A Rafał się, że tak powiem, zajmuje niebem, rządzi. No i w sumie co? Kto miałby założyć to niebo 2.0? To może agencja sprzątająca czyściec. Czyściec jest strasznie naciągany. Tak. Tak z mojej perspektywy, więc chyba nie. O!
Ale, jeszcze tylko powiem, ale będziemy robić, to zresztą kiedyś mówiliśmy, że będziemy robić finał historii Rafała i Sławka. To będzie. Czekamy. Rany boskie. Chcielibyśmy naprawdę bardzo szybko, ale są różne czynniki, które po prostu nam przeszkadzają, ale no, mamy w głowie i wiemy, jak to, wiesz, wszystko się tam... Historię mamy. Wszystko. Historię mamy, tylko musimy znaleźć po prostu czas i miejsce. Obiecajcie, że będzie. Obiecajcie, że będzie. Na pewno. Jak to było z tymi orkami? Czego delfiny są wredne? Rozumiem. Nie, historia, pomysł, która to wpadł, jak z tekstem. Dobrze, to ja już kończę z wyjaśnieniem. Historia jest prosta. Mianowicie, kiedy byłem, nie wiem, ile miałem lat, może 12, 13, cholera wie, byłem, prawda, aktywnym uczestnikiem służby kościelnej, byłem ministrantem i mieliśmy na przykład takie super obozy, jeździliśmy no tam z całą tą tutaj tymi wszystkimi, ten gdzieś tam na feria albo coś. I na jednym takim wyjeździe, na jakichś feriach, mieliśmy moją koleżankę, która generalnie opiździała na punkcie filmu Ja tego nie potraktowałem tak bardzo, jak to teraz zabrzmiało, że to się. Ale dobrze wiedzieć, w każdym razie, przepraszam, w każdym razie zwariowała na punkcie filmu Uwolnić Orkę. I koleżanka nazywała się Ola, jest albo była z Miechowic, tam skąd ja. I w każdym razie, jak już sobie tak zwariowała, to napisała właśnie piosenkę na bazie Michaela Jacksona, dokładnie do tego o orkach. I ta piosenka, ona ją zaśpiewała. I to była taka, wiecie, piękna, pochwalna pieśń właśnie. Ja jedyne, co z tego zapamiętałem, to że orki są piękne, tak pięknie skaczą i Pan Bóg stworzył walenie i bawi się z nimi. To jest to, co ja zapamiętałem z tej piosenki. I potem na studiach tą piosenkę męczyliśmy, tam sobie chodziliśmy do tego akademika, śpiewaliśmy. I potem przyszło zapytajeczkę i tam właśnie postanowiliśmy, że sobie to zaśpiewamy. No i potem jak już było, że o, super, że fajnie. To postanowiliśmy to skończyć po prostu. Dopisaliśmy resztę, zwrotek. Janek jest odpowiedzialny na pewno za zwrotkę. Orki to takie pandy. Tylko że w wodzie mają płetwy, moja ulubiona. Mój jedyny pomysł jak na jakiś pady w ciągu tych czterech. No i tyle. No i tak to powstało i tak się zrobiło. Więc kredyty tak naprawdę główne, ten trzon taki, to jest właśnie Ola, która po prostu, idea Ola, która została natchniona filmem i tą całą oazą, tą całą otoczką religii Boga. Amen. Cześć, jestem Ela. Mam pytanie, dlaczego obaj nie jesteście zadowoleni z Monalizy? Bo jest to najbardziej kabaretowa, najbardziej sketchowa, najbardziej prosta rzecz, jaka i w sferze tekstu, i to jest źle zagrane. Zwłaszcza to był ostatni dzień, ostatnia rzecz, którą robiliśmy podczas tych czterech morderczych dni, kiedy kręciliśmy pierwsze rzeczy. Ja pamiętam, że my już tam byliśmy wszyscy po żarcie. Byliśmy po prostu, atmosfera była taka, że jakby gramy, ale jest już taki kwas, bo wszyscy są zmęczeni sobą. No i druga. A tego samego dnia rano nagraliśmy mój ulubiony odcinek, tak, z pierwszego segmentu. Ale wtedy się jeszcze nie pokłóciliśmy. Nie, to było później. Kopernika. Rano nagraliśmy Kopernika i później weszliśmy do wnętrza i nagraliśmy analizę. Ja bym jeszcze dodał do tego, że najbardziej w tym tekście czuć takie szwy, to znaczy to, że to jest jakby cytat, taki catchphrase. Wiesz, to będzie catchphrase. I to tak czuć, dlatego nas to po prostu troszkę nam wstydzi. Ja w tym Da Vinci na przykład lubię to, że mamy te rysunki na ścianach, jakieś tego typu rzeczy. Tam lokacja też mogłaby być ładniejsza, bo gdyby to nie był ten pokój, tylko jakoś tak, wiecie, tak po włosku, strych, to by też było inaczej, to by miało inną wyporność. No ale po prostu dlatego, że możemy lepiej, mam wrażenie, szlachetniej. Tak, ale później zrobiliśmy tak nawiązanie w Dedalika, że do tego, nie? Że tam, że przodkowie Leonardo, nie wiem, o czym mówię, nieważne, w każdym razie, że Dedal był przodkiem Leonardo da Vinci, dobrze. Geneza utworu Ataksowa depresja, to od niej.
A to pewnie większość z was w ogóle nie wie, co to jest. Na pierwszym kanale nagraliśmy taką piosenkę, w której głównie przeklinam. Ale mieliśmy na to fajny pomysł, bo to w ogóle miało być tak, że... Znaczy fajnie, tak ja uważam. To miało być w ogóle tak, że śpiewa to, że tam mówi taki lord, tak... MC Monarcha, dlatego miał być w takim satynowym szlafroku z winem. I nie wiem, jaka była wersja. Wiem, że generalnie on miał nie nadążać z tekstem, który czyta, a ten beat go jakby tak niesie. No ale że nie mieliśmy wtedy kompletnie jak to nagrać, więc po prostu nagraliśmy to moje klnięcie. No i wypuściliśmy. A geneza było właśnie chyba nas zainspirował taki właśnie MC, który tak właśnie... Ja już nawet nie pamiętam, jakim głosem to robiłem. No, kropka. Czy myśleliście nad założeniem obcojęzycznego kanału, żeby otworzyć się na jakieś szersze wody? To jest coś, co dużo osób nam proponowało, mówiło, tylko że jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to znaczy to nie jest tak prosto robić coś śmiesznego po angielsku, zwłaszcza kiedy my się opieramy na tym, na naszej kulturze. Ktoś się tu włamuje. Zamkniemy. Udaremniłem. A my się opieramy na języku, na pewnej potoczności języka, na właśnie, nie wiem, odniesieniach. Rafał i Sławek działa tylko dlatego, że wszyscy jesteśmy wychowani w tej innej religii, więc mamy takie, a nie inne też skojarzenia, Bilanku. Plus poziom mówienia po angielsku nie jest dla nas satysfakcjonujący. Z przeproszeniem, bo wolimy nie robić filmów po angielsku, niż robić filmy po angielsku z rosyjskim akcentem. No to jest nie do końca, więc jakbyśmy byli po prostu perfect English, to może, no ale nie jesteśmy. Zawsze jak ktoś ze złym akcentem próbuje coś usilnie grać, to jest takie... to inna sytuacja, no tak. Ja mam pytanie, czy dziennik internetowy powróci jeszcze? Bo niby miało być. Za tydzień albo dwa. Zobaczymy. Tak naprawdę zawiesiliśmy po szóstym odcinku, po tam jakimś czasie zrobiliśmy siódmy odcinek i po równym roku zrobiliśmy ósmy odcinek. Więc nie mówimy nie, ale troszkę jest tak, że tym ostatnim odcinkiem, nie wiem czy widziałem scenę pana pisania, ostatnim odcinkiem troszkę przypomnieliśmy Zelcerowi, kim był. Więc teoretycznie co on miałby dalej pracować, dlaczego miał pracować w tym dzienniku? No nie chcę wrócić, wiesz, i będzie agentem. To, nie? Ale no, także zobaczymy. Ja to mam jeszcze pytanie. Czy widzieliście i czy... Jaka była wasza reakcja na wykonanie widolu waszej piosenki? Widzieliśmy sobie. Nawet nas poprosili, żebyśmy nagrali reakcję. Nagraliśmy reakcję, jest na YouTubie normalnie. Jak siedzimy sobie przed laptopem, oglądamy i gadamy. Więc wiesz, no fajnie, no tyle fajnie, że się to jakoś odświeżyło, to znaczy z tym, że chyba zauważyliśmy, że mało kto wiedział, tak, myśleli, że to jakby on jest autorem tej piosenki. No, to Elżbieta Zabętowska chyba. Tak? Bardzo fajny tekst i w ogóle. Co ty gadasz? I jeszcze jedno pytanie, czy planujecie jakieś crossy z youtuberami innymi? Tak, no nie bardzo, ale to nie dlatego, że ten tylko po prostu i jakoś nam nie po drodze, tylko tyle, że jesteśmy jakoś zajęci, no. No i kiedyś jak robiliśmy tą, do crossów potencjalnie miała być Płachta na Byka, ale to miało bardzo krótkie nóżki, ponieważ odcinek z Mielczyńskim się udał, odcinek z Izakiem, który nigdy nie wyszedł, a nie wyszedł dlatego, że my byliśmy tam straszni, plus jeszcze w sferze tekstu polegliśmy, gdzie Izak był po prostu świetny, no ale nie ma co wypuszczać odcinka, który jest po prostu przez to, że my jesteśmy źli, no po prostu to wychodzi słabo, tak? I w sferze tekstu. A potem się zorientowaliśmy, że postać Fernando Riviery, która po prostu niby miała być taka super i tak dalej, za chwilę też się nam wyczerpie, bo on też ma swoją wyporność, on nie może w każdym odcinku robić tego samego, tylko z innymi rekwizytami, więc tutaj to odpuściliśmy, a druga sprawa jest taka, że już naszym zdaniem, jak się robi crossa, to powinno się go robić tak, żeby jedna i druga strona wypadła dobrze, żeby to nie było narzędzie do poszerzania zasięgu dla nas. Dla nas to tylko
A po to się robi te krosy. A po to się głównie robi krosy, żeby poszerzyć zasięg na YouTubie. A nam zależało na tym, że jeżeli już kogoś bierzemy, zapraszamy, no to on ma wypaść bardzo dobrze, on ma być naturalny w tym, co robi i... No żeby nie było zgrzytu, że po prostu, wiecie, no, nieszlachetnie. Więc na razie nie. Cześć, słuchajcie, mam takie do was pytanie, czy mieliście, ile mieliście produkcji, które już na etapie postprodukcji zostały przez was, jak na przykład ta sytuacja z Izakiem, odrzucone, bo uznaliście, że to było słabe lub coś w tym desu. Była cała druga seria Wielkiej Budowli. Cała druga seria, cztery odcinki poszłyś. Tytuły były tak, był Wielki Mur Chiński, Eldorado, Wielka Tama Atlantydy i Warszawa. I najfajniejsze były z tego, nie, każdy było spoko oprócz Eldorado, znaczy założenie, bo Eldorado było takie naprawdę klasyczne. Ale w Wielkiej Tamie Atlantydy fajne było założenie, bo była to rozmowa telefoniczna, więc każdy z nas był w innym teoretycznie pomieszczeniu, była przedziałka po środku ekranu i po prostu ze sobą rozmawialiśmy. I w pewnym momencie ja byłem burmistrzem Atlantydy, Marek był kierownikiem, szefem działu budowy tam dróg i mostów. I ja wchodziłem, gadaliśmy sobie przez telefon i w pewnym momencie ja czekając na Marka, aż jakby wróci do rozmowy, ja wchodziłem też do niego jako inna postać i zamieniałem z nim dwa słowa, wychodziłem, a siedziałem ciągle tutaj. Nagraliśmy to tak, że Marek nagrał swoją część najpierw, a później ja słuchałem na słuchawce, zesłaniając i dopowiadałem jakby swoje kwestie, dzięki czemu faktycznie się udała ta iluzja, że ciągle ze sobą rozmawiamy, nie ma cięcia, a ja wchodzę tam i chwilkę gadam, wychodzę i wracamy do rozmowy. To było spoko, natomiast cały odcinek był słaby. Głównie dlatego, że na samym początku już widz wie, no Wielka Tama Atlantydy nie ma jej, tak? Nie ma tej Wielkiej Tamy, bo Atlantyda została zniszczona, więc... I sześć minut żeśmy po prostu ciągnęli ten odcinek. Wiesz co, że do wielkiej puenty, że dochodzi do kataklizmu, do apokalipsu. O Jezus, no po prostu zaskakujące i straszne. Warszawa była... Warszawa się rozkrzeczyła, technicznie się tak wykrzeczyła. To było zabawne, bo tam graliśmy Warsa i Sawę, z tym, że to była para gejów, którzy po prostu chcieli założyć sobie miasto. I jakby zakładali to miasto w takiej otoczce jakby adopcji dziecka. To znaczy, że ja już jestem gotowy, żeby mieć miasto. Wiesz, co ci? Załóżmy tutaj miasto, na takiej zasadzie. To myślę, że akurat to w założeniu było spoko. Tam w Warszawie też było to, że ona... popełniliśmy błąd, którego teraz jakby staramy się unikać, czyli użyliśmy bieżących wydarzeń. Tam nawiązywaliśmy na przykład do tej sytuacji z zalanym stadionem. Tak. Wtedy to było na topie. No i po prostu już po jakimś dłuższym czasie, kiedy tego nie wypuszczaliśmy, już się zorientowaliśmy, że jest, że mamy tu żart sprzed pół roku, nie? No to jak to teraz wypuścić, no wiecie, o co chodzi. Potem był jeszcze Mur Chiński, który też się wykrzaczył. Był taki byle jaki, no i to jakby, to była dla nas cenna lekcja, bo to było tak, że byliśmy w rozjazdach wtedy ten rok i tak jakoś się zjechaliśmy na dwa tygodnie, żeby szybko coś zrobić, żeby coś było, no i to szybko właśnie tak zrobiło, że straciliśmy wtedy. Tak, a są bardzo fajne charakteryzacje, dziewczyna to robiła nam, taka pierwsza nasza charakteryzatorka, Weronika Pajek, która robiła Mistrza Motyla i Wielkie Budowy pierwsze. Naprawdę fajne, w tym Eldorado szczególnie byliśmy, naprawdę fajnie. Fajnie przyozdobieni. No niestety nie wyszło to. Tak samo właśnie ze śmiercią ateistami, nagrane, niewypuszczone. No i ten Izak nieszczęsny odcinek. No to jeszcze takie pytanie z innej beczki, że tak powiem. Jak wygląda sytuacja u was współpracy z markami? To znaczy oni się do was zgłaszają, wy się do nich zgłaszacie, jak wygląda kwestia scenariusza, czy oni mówią wam, jak na przykład z IKEA, jak to wyglądało? Kwestia współpracy z markami to jest bardzo duży temat, ponieważ od pewnego momentu, jak już się zdobywa jakieś zasięgi, no to wiadomo, że jest się atrakcyjnym dla tych marek, żeby robić. Z nami jest taki problem, że my mamy takie same budżety, jakie mają inni youtuberzy, podczas gdy produkcja u innych youtuberów jest zwykle zdecydowanie tańsza. Więc to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o zgłaszanie się, to jest tak, że od pewnego czasu mamy już menadżera, który bardzo fajnie pracuje. Jest to Karol Wyszyński z firmy Los Videos. I to jest fenomenalny człowiek, który generalnie ogarnia te wszystkie kontakty z markami, proponuje. A dogadywanie się
z nimi tak jak na przykład z Ikeą polega na tym, że to była akurat super współpraca, bo oni jasno nam powiedzieli... zaraz przeczytam. Oni nam jasno powiedzieli, czego chcą. Oni przyszli i powiedzieli, do jakiego typu klienta celują, co u nas się im podoba i co by chcieli. My wtedy napisaliśmy tekst, tam chyba 2-3 propozycje, oni wybrali jedną i potem tylko szlifowaliśmy to, co chcieli. No i tyle w tej kwestii. Nie wiem, czy jeszcze chcesz wiedzieć, tak? A jak wyglądała sytuacja kręcenia waszego serialu na platformę TVN-u? To znaczy, czy były u nich jakieś uwagi, co może się znajdować, co się nie powinno znajdować? To tam była bardzo prosta sytuacja i bardzo prosty deal, to znaczy my możemy, taki był warunek, my robimy to, co my chcemy i co my byśmy zrobili do siebie na kanał, a oni dają na to pieniądze i produkują to w ten sposób. To był warunek bezwzględny. I to też warto powiedzieć, że dużo było komentarzy po teoriach, że no widać, że TVN tam maczą palce i w ogóle, i w ogóle. I to jest bzdura, bo my się gdyby oni maczali w tym palce, to my byśmy nie mogli się pod tym podpisać jako twórcy. Bo to jest dla nas zawsze najważniejsze, żebyśmy my mogli się podpisać pod tym, że my to zrobiliśmy i jakby reklamujemy to sobą i tak dalej. Więc wszelkie rzeczy, które w teoriach się ludziom nie podobały na przykład, no to... To są nasze pomysły tak naprawdę, więc my to też bierzemy na klatę i no i tyle, a oni bardzo, tak, to bardzo się docieraliśmy długo, ale koniec końców było tak, że my zrobiliśmy po swojemu, no i tyle. Jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec. Ile osób u was współpracujecie z wieloma osobami, współpracujecie przy efektach specjalnych? Czy były takie sytuacje, że jakby poprzez te osoby, jakby one zawiniły przy niektórych projektach, były już, gdzie wasze pomysły były zbyt ambitne i oni jakby nie dawali rady, czy coś takiego mieliście? Chyba nie było tak, że coś musieliśmy odpuścić, bo przy efektach pracuję od lat robił Marobot, Marek Marobot Wodziński i on robi wszystkie efekty, to jest taka mała fabryka generalnie, nie chłopak. I były sytuacje na przykład, że mieliśmy obsuwę, bo na przykład nie wyrobił się z efektem, ale to było też, jakby my to braliśmy na klatę, no bo był sam. No i trudno, no to będzie lepiej poczekać i wypuścić coś, z czego będziemy zadowoleni, niż wypuszczać coś po prostu, co tak w pół drogi. Więc, ale nie było chyba sytuacji, w której byśmy go przeskoczyli, po prostu zawsze mierzymy siłę na zamiary. Natomiast dla mnie efekty na przykład w teoriach, statek, Grunwald, planety, kosmos, te sytuacje naprawdę dla mnie są świetne. Znaczy dla mnie on tam przeskoczył samego siebie, bo to jest tak, że ludzie myślą, że to jest większy budżet, bo to produkcja TVN. Nie, to on dalej siedział w domu i sam to robi, nie? To jest dalej tak, bo myśmy powiedzieli, nie, po naszej stronie jest jakby kreatywna strona. Dobra. Zdjęcia Karola, tak, no, dokładnie, scenariusze, reżyseria i tak dalej. I efekty specjalne. Chcieliśmy, żeby Marot też je robił, więc uważam, że mimo, że to nie jest fotorealistyczne, ten Grunwald i ten, to ja uważam, że naprawdę tam zrobił coś, pan w konwencji naprawdę przeskoczył samego siebie. Nie, to tyle. To ja mam do was pytanie trochę z innej serii. Tomasz Bagiński realizuje teraz Legendy Polskie i czy, i tak jak wy mówicie, że chcielibyście kiedyś zorganizować jakieś lepsze filmy i je zrealizować, czy takim sukcesem byście byli zadowoleni? To jest podchwytliwe pytanie. Masz coś? Znaczy wiesz, bo pytanie, czy takim sukcesem bylibyśmy zadowoleni, to tak... To jest miara sukcesu teraz, prawda? Jakby, który sukces jest lepszy, a który ten... Legendy odniosły taki sukces i super. Ja mam nadzieję, że jak my zrobimy coś, co będzie kolejnym krokiem w tym, co robimy, i odniesie to sukces, to będzie sukces konkretny tego, no. Jak to się, jak śpiewał wielki poeta, ja się nie ścigam, więc nikt mnie nie dogoni. Nie, no bo teraz jakbyśmy... A, tu jest. Jakbyśmy mieli, wiesz, jakbyśmy wypuścili odcinek, który w tydzień ma 2,5 miliona wyświetleń, to tak, to by było w porządku, to by było spoko. No? Gdybyśmy mieli odcinek, w którym są takie efekty na poziomie po prostu zachodnim, hollywoodzkim,
No tak, cieszyli by się. I, no, i tak naprawdę w jakiej innej sferze można tutaj porównywać jeszcze jakiś sukces? No. Na pewno to, że ludzie czekają na kolejną odsłonę Legend, to jest super, nie? To chcielibyśmy. No, to są takie rzeczy, no. Tylko u nas trochę inaczej ludzie nas czasem porównują, nie? Że to nie to samo, że ten... No tylko, albo że efekt na przykład, właśnie to jest to, że efekty są słabsze, no kurde, bele, jak my mamy, no... Jeden chłopak siedzi przed kompem u nas i robi efekty, a tam jest po prostu prawie czymś, no, tam są naprawdę ludzie, raz, że z wielkim talentem, a dwa, po prostu z super środkami i ze sprzętem. Ale dobrze, i przepraszam, że się wtrącę, ale gdyby były też super efekty, czy czegoś byście nie stracili z tego, co robicie? No ten profesjonalizm mógłby zabić was. Częściowo tę poetykę, którą stworzyłeś. Ale właśnie dlatego tak... surowość jednak, która też jest... Dlatego cieszymy się, że my tak na dobrą sprawę mamy cały czas drogę pewną, którą idziemy i się rozwijamy. I jeżeli teraz dzisiaj mówiliśmy, że dla nas prywatnie, dla mnie i dla Janka, rzecz, którą nagraliśmy w tej elektrowni, jest najlepsza, w sensie pod kątem technicznym i tak dalej, no to mamy nadzieję, że zostanie to odebrane jako kolejny krok. Bo tam na pewno jest sporo niedociągnięć technicznych. Takich. No, ale to jest nasza droga po prostu, więc... I mamy nadzieję, że ewentualne te efekty, które dojdą do tej elektrowni, tylko to podbiją, to znaczy tylko pomogą temu, bo my mówimy o tej satysfakcji z tego materiału surowego, który widzieliśmy po prostu, tej surowej układki, że to już nam się podoba, że to już się klei. A jeżeli dojdą efekty, one będą dobre, mamy nadzieję, no to tylko żeby to podbiło. No są reżyserzy z Zachodu, nie ma co konkretów wymawiać, którzy tworzyli kiedyś filmy, które bazowały na praktycznych efektach specjalnych, na animacji poklatkowej, na scenografii i wtedy tworzyli najlepsze filmy. W momencie, kiedy nadeszła era komputerów i efektów specjalnych i mogą zrobić już wszystko, to nagle stracili coś po prostu. Stracili coś z tej namacalności, z tej niedoskonałości. Także to jest dobre, tak. To jest dobrze, że my mamy taką drogę i możemy docenić właśnie to, co teraz się dzieje. Nie dostaliśmy wszystkiego na wstępie, bo prawdopodobnie za bardzo będę odbiło. Już tutaj próba. Teraz ja mam pytanie. Czy wykonujecie jakieś ćwiczenia poza kamerą, w celu właśnie przygotowania się do roli, czy mówicie do lustra, do siebie, czy na poprawę dykcji? Czy tego nie potrzebujecie? Mi się dykcja strasznie popsuła od czasów szkoły, ale to wynika z tego właśnie, że nie ćwiczymy. Że w szkole, kiedy miało się, nie wiem, 10-12 godzin tej dykcji w tygodniu? Nie wiem, ale spokojnie. Jakieś potworne rzeczy pierwszy i drugi rok. No to po prostu... No, ale teraz jest tak, że niestety ja tak mam, na przykład ty pewnie trochę też, że już się tak odpuszcza po szkole jakby choćby dbanie o tę dykcję, a jeżeli chodzi o ćwiczenie roli przed lustrem, mi się nie zdarza. Nie? Nie, ja mam coś takiego, że ja za dzieciaka tyle się wystałem przed lustrem, że w sumie to już znam tę japę na pamięć. Ale nie, szczerze mówiąc, wiesz, uczyło się nas w szkole, że nie myśl o tym jak, tylko myśl co. A ja zacząłem tak, ja wiem co, ja muszę wiedzieć jak. Bo to widz ma zrozumieć, co ja chcę przekazać. Co z tego, że ja myślę? Bo wiesz, każda twarz jest inna i na niektórym widać jak po prostu, jak, nie wiem, jak otwartą księgę. Znaczy, wszystko się pięknie przekłada na twarz, ale twarze niektórych ludzi trochę przekłamują to, co odczuwasz w środku. Po prostu, to tak jest. No, niektórzy tak mają. I jeżeli ja mam na przykład... Szybciej, dlatego świadomość twarzy jest ważna, jeżeli na przykład całą postać, na przykład Agenta 700, opieram, wiesz, po prostu na swoich, kurde, brewkach i swoim, wiesz, czarze, którego nie ma. Ale są brewki, wiesz co, są brewki i one działają, nie? I to jest taki mały skrót, taki mały myczek, który pomaga. Po prostu. I jeszcze mam pytanie. Zapomniałem. A tak, po obejrzeniu making-offów, jak radzicie sobie z podatką? Bo
prostu to też się czasem wydarza w życiu codziennym. I no jak sobie to radzicie? Że jesteście na planie i nie możecie... To jest tragedia. Teraz jak już coraz więcej płacimy za te plany, to ja sobie lubię pomyśleć, że szkoda czasu. No takim chyba naczelnym tekstem jest śmierć, śmierć. Pogrzeb, śmierć. Nie, ale tak, no to wiadomo, że jeżeli to się zacznie, no to chwilę to trwa. Tylko już myślę, że dlatego my też tak mało mamy tych materiałów do bloopersów w sumie. No to jest, jak ktoś się pomyli, jak ktoś przeknie, ale tak nie mamy, wiecie, tego luzu, który mógłby pozwolić, żeby pociągnąć tę głupawkę i teraz 15 minut i pobawmy. Więc w sumie radzimy sobie bardzo, trochę się pośmiejemy i dobra. Im dłużej ona trwa, tym większy jest stres. Na przykład jak była w tych najnowszych bloopersach jest taki segment, gdzie ja z Basią, nie z Martyną, mam po prostu głupawkę i oboje żeśmy się tam po prostu nie mogli powstrzymać od śmiechu, to ten luz, o którym ty mówisz, powstał dlatego, że to było drugiego dnia. I pamiętasz, mieliśmy tylko segment ze Sławkiem, cały dzień mieliśmy na to, więc dlatego mieliśmy takiego luza po prostu większego. Ale to jest wkurzające, jak cała ekipa już, dobra, no, już kręćcie, już uspokójcie się, a ty masz w głowie, no nie da rady, no po prostu, ja się odwrócę do nich, spojrzę i twarz, po prostu pasnę się do malutkiego, akcja. To jest ciężko. Jeszcze mam mnóstwo pytań, ale już mi pani ciśnie, więc jednak Sławka i Rafała i pani by mogli byście to pociągnęli, nawet jak mody na sukces. Żeby pomysłów starczyło, nie? A pomysł zawsze się znajdzie. Ale też pamiętajmy o tym, że to, że te postacie tak lubimy, też wynika z tego, że jest ich wystarczająca ilość póki co. Że jeżeli byłoby ich więcej, to po chwili mogłoby być takie, że one są mniej głębokie niż myślałam. One... Poczekaj, chwilę mówię. Więc no lepsze jest wrogiem dobrego, nie? Ale jest niedosyt. Na razie. Nie no, tak. Lepszy niedosyt, tak na dobrą sprawę. Skończmy historię, a na pewno ją skończymy i skończymy ją, mam nadzieję, całkiem fajnie. I tyle, dajmy im sobie odejść. No, ja mam nadzieję, że po prostu po 20 latach, jeżeli to dalej będziemy jakby robić i tak dalej, no nie wpadniemy na pomysł, no to kroimy tę brodę i prawda, co ja. Rafał Sławków? Rafał Sławek, wielki powrót. I tak. Ja uwielbiam te sequele, które psują poprzednie części. Uwielbiam to po prostu. Uwielbiam to, kiedy po prostu na przykład jakiś film... Wszyscy tu widzieli Gwiezdne Wojny? Nie? Ale te osoby, które nie widziały, chcą zobaczyć? Nie. No co to jest, no po prostu. Szósty epizod, nie? Wielki happy end. Przechodzi siódmy epizod i oni nie są razem. No przecież ja myślałem, że jest Czesna tam w tym kinie po prostu. Han Solo nie jest z Leją? I Han Solo ginie. Tam takie ludzie. Ja chyba zwariowali się. Wy mi zabieracie moje dzieciństwo, moje szczęście? No, proszę, w tych starych częściach mam oglądać. No, o, uciekliśmy imperium. Tak, a zginiesz za 30 lat. Zajmij swojego syna. Ciesz się, czym masz. Mało tego. Carrie Fisher umarła. To, no to macie. Uśmieciliście sobie Hanna Solo, to teraz Carrie Fisher wam też umarła. I tyle macie z tego psa. Luka jeszcze zabicie. Karpa wraca. Kochani, czy skłamaliście kiedykolwiek podczas wywiadu? Janek, nie lubię cię, tak? Nie no, muszę sobie przypomnieć. Ja odpuszczam, no nie pamiętam takich rzeczy. Dzisiaj nie. Dobrze, więc dziękuję wszystkim za przybycie, oczywiście chłopcom. No bardzo mi przykro, że tak krótko. Jeżeli macie jakieś takie miejsce, gdzie jest
te Oscary będą stały i tak dalej, ale to są takie bardziej dla każdego zaraz, żeby się nie No i teraz pierwsza część Aż się chce tu wracać. To jak się podzielę? Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to zawiśnie w domu. To co? Na zajęcie. Tak, udało nam się leciutkie pół godzinki przekroczyć, ale myślę, że pewnie szkoda, że tylko tyle, prawda? Trzeba kończyć. Bardzo wszystkim dziękuję. Raz jeszcze obydwu artystom za przybycie. Naprawdę, ja myślę, że możecie zawodowo udzielać też wywiadów. Dobrze nam idzie, więc myślę, że filmy nie załatwiają sprawy, a cała reszta też się świetnie sprawdza. Wam wszystkim, naprawdę świetnie, że znaleźliście czas i wpadliście na chwilę. Zapraszamy ponownie, mam nadzieję, że będziemy mieli jakieś nowe pomysły. Dziewczyny myślę, że już będą dbały o to, żeby można się tu było spotykać też przy innych okazjach. Nie wiem, spróbujemy was zapraszać znowu. Dziękuję. Co? Oskarże czy przyjdzie?